207 osób jest teraz na webinarze, tam jeszcze na Facebooku, więc naprawdę potężna grupa przedsiębiorców. Tutaj mamy 17 osób. Siema Mirek, cześć Marcin, cześć Kamila, świetnie. Okej, okay, witam wszystkich. Cały czas się schodzimy, Ok, I teraz tak, program dzisiejszego webinaru, on jest naprawdę atrakcyjny, wciągający. Zielona Góra, dobry wieczór. Cały czas mamy nowych gości, cieszą się, rozsiądźcie się i się uczymy. Hejka. Czyli tak, będzie pięć najskuteczniejszych technik copywritingu do opisów w sklepach internetowych. I od razu uwaga, wale prosto z mostu, będą konkretne techniki, czyli nie czekamy, nie rozkręcamy się, tylko od razu będę rzucał konkretnymi technikami. OK, będzie czyli pięć technik copywritingu do opisu dopisów w sklepach internetowych. Jakie pięć błędów w opisach drastycznie psuje sprzedaż? Czyli powiemy sobie też, o jakich błędów nie popełniać, bo to chodzi o to, że jak masz sklep internetowy, to tam każda taka mikrokonwersja, każdy niesprzedany produkt, albo każde jakieś słowo, którego ktoś nie zrozumie, którego spowoduje, że a to ja tego nie chcę, czyli jak to źle opiszecie, no to to są wasze realnie stracone pieniądze. Ja się zajmuję pisaniem tekstów od 20 lat i powiem Wam, że mam taki, pobrałem sobie taki poradnik na taki raport Senuto, gdzie jest 500, 500 największych polskich sklepów internetowych. Ja tam sobie, jak się przygotowałem do tego webinaru, to wchodziłem sobie na takie różne przykładowe sklepy, żeby zobaczyć, jak tam się tworzy opisy produktów w sklepach internetowych. I powiem Wam, że tak naprawdę yy, muszę Wam przyznać, że tam szału nie ma, że nawet te największe sklepy, które naprawdę świetnie zarabiają, znaczy mają przynajmniej świetne przychody, to mogłyby jeszcze poprawiać swoje opisy. Więc dzisiaj naprawdę będziecie mieli wiedzę z wysokiej półki. No bo te największe sklepy oczywiście to nie oznacza, że te największe sklepy internetowe, które mają tam parę tysięcy produktów, to zatrudniają tam najlepszych copywriterów, którzy powiedzmy, nie wiem, opisują książki. Tylko to działa na takiej zasadzie, że po prostu jest pracownik, który ma się nauczyć opisywać produkty, no i robi to przeważnie bardzo tak masowo. Więc te, te opisy nie są jakichś takich największych lotów często, one są dobrze napisane, ale tam można wypunktować wiele rzeczy, które można poprawić. I wy dzisiaj będziecie już w tej elicie, bo będziecie wiedzieli, jakich błędów nie, nie popełniać, czyli głowa do góry. Nie możecie gdzieś tam wychodzić z takiego kompleksu, że ty masz mały sklep, no to pewnie będziesz miał gorsze albo będziesz miała, albo miał gorsze opisy. Dzisiaj to się zmieni, więc będzie takich pięć błędów. Ja będę to punktował. Co możecie poprawić? Co możecie poprawić, żeby to wszystko fajnie zadziałało? Co zrobić, gdy odwiedzający czytają, a nie kupują? Co zrobić, gdy odwiedzający czytają, a nie kupują? Tutaj Aleksandra napisała, że jakaś zwiecha. Dobra, zobaczmy, czy jest jakaś zwiecha u Was. Napiszcie na czacie. Czy jest jakaś zwiecha? Czy jest wszystko dobrze? Nie ma. Więc od razu mówię, jak macie jakąś zwiechę czy coś, to może Wam internet się wie, bo to zależy też, jaki Ty masz internet od wielu rzeczy. Dobra, wszystko gra. Wszystko gra. Wszystko jest ok, świetnie. Dobra, już prawie wychodzimy z naszej agendy. Kolejna rzecz, powiem Wam kilka takich zwrotów. To będzie siedem różnych zwrotów z języka hipnotycznego. Ja w którymś momencie Wam pokażę taką listę tego typu zwrotów hipnotycznych, więc będziecie takie pisali teksty hipnotyczne. Ja się tym interesuję już że też ponad 20 lat, czyli hipnozą, NLP. Wiem, że tam różne są opinie na temat NLP. Mnie to w ogóle nie interesuje, jakie są opinie. Wiem, że to cholernie dobrze działa i, i nasze przychody. Znaczy mnie interesuje to, jaki mamy przychód, czyli zawsze zawsze mnie interesuje efekt, tak? Czyli skoro ja wiem, że na przykład nie wiem, sprzedaliśmy jakiegoś produktu albo naszego oprogramowania za 2, 3 miliony złotych, to mnie nic tak naprawdę nie interesuje. Może mi każdy tam jakiś cwaniak w internecie pisać jakieś komentarze, wymądrzać się. Mnie interesuje tylko jedno. Ok, tutaj napisałeś, że tu mógłbyś to poprawić albo w to nie wierzysz. Świetnie. Ja mam tylko jedno pytanie. Za ile sprzedałeś tysięcy, setek tysięcy, milionów złotych? Jeżeli ja wiem, że coś jest przetestowane i to mi zarobiło parę milionów złotych, sprzedało za tyle, to to ja Was tego uczę, bo wiem, że to działa. Inne rzeczy mnie, opinie filozoficzne, patrzenie się w sufit i wyciąganie wniosków z fusów z kawy, to mnie nie interesuje. Mnie interesują cyfry, liczby, efekty. Ja Was będę uczył rzeczy, które wiem, że poprawiają sprzedaż, bo to jest kwestia psychologii, testów i tak dalej. Wiem, jak działa ludzki mózg, gdy czyta takie oferty, jest to wszystko przetestowane, inne rzeczy mnie nie interesują, więc dzisiaj macie podane na tacy konkretne rozwiązania, które są w stanie takie małe kamyczki, małe cygiełki, które będą wpływały na poprawę sprzedaży w waszej firmie. U mnie okej, okay. dobra. Kolejna rzecz, jak opisywać trudne technologiczne produkty, żeby chciało się je czytać. Wiele osób mi tutaj zgłaszało, że nie wie, jak opisać w prosty sposób jakiś skomplikowany, inżynieryjnie produkt, więc będziecie dzisiaj tutaj mieli, będziecie tutaj mieli rozwiązanie tego problemu. Jak opisywać produkty 10 razy szybciej? I to już są takie moje konkretne patenty. Zresztą tutaj większość osób jakbym wpisał takie słowo kluczowe, to po tego typu webinarach Najwięcej takich słów to jest, że konkret, konkret, był konkret. Ja na to mocno stawiam, jestem szajbusem na punkcie konkretów, więc ja ciągle wyciągam takie rzeczy typu piszę 20 lat i jakieś, jakie ja mam triki, że mi się szybciej pisze i ja się tym dzisiaj z Wami będę dzielił. Więc będą sposoby, dzięki którym jesteście w stanie pisać szybciej, no bo im szybciej piszesz, tym jak ktoś ma do pisania 100 produktów w sklepie internetowym, to może to robić 10 lat albo to może zrobić na przykład w powiedzmy w trzy dni albo w dwa dni, więc jest totalna różnica. Jak prezentować korzyści? Właśnie to, co mówiłem, wchodzę na te 500 różnych polskich sklepów internetowych, czyli 500 największych sklepów, to się da sprawdzić. Senuto zrobiło taki, taki raport. I tam na przykład często widzę, że te firmy nie potrafią do końca opisać korzyści. Robią to w miarę dobrze, na wielu pokażę Wam dzisiaj przykłady, że w wielu ofertach zamiast korzyści są cechy, pamiętajcie, że zawsze klient, który czyta ofertę, on chce, ma takie pytanie, bo mu się przeważnie śpieszy, on jest zajęty, ma takie bardzo ważne pytanie, co ja będę z tego miał, nauczę Was dzisiaj jak pisać korzyściami, żeby ta osoba mówiła, wow, ten produkt jest dla mnie, czyli możecie przepuszczać ten ruch, czyli mogą klienci do Was wchodzić i wychodzić, ale możecie robić tak, że wchodzą, czytają i więcej procent tych osób kupuje. Nie mówię tu o 100%, tylko mówię, że po prostu więcej osób będzie kupowało Wasze produkty i usługi. No i teraz na końcu wręczymy sobie certyfikaty. Kto zbierze te trzy certyfikaty, dostanie prezent. Czyli później, jak już będzie miał te trzy certyfikaty, jutro jest drugie szkolenie, w czwartek jest trzecie szkolenie. Jak ktoś zbierze te trzy certyfikaty, no to wtedy wskakuje, dostaje od nas prezent. Będzie to prawdopodobnie seria tych nagrań, bo one będą sprzedawane później za 200 zł, te trzy, trzy nasze webinary. Prawdopodobnie za 200, może za więcej, to dostaniecie je w prezencie, czyli nie będziecie musieli płacić. No i na końcu też będzie taka sesja pytań i odpowiedzi. Dobra, jeszcze martwi mnie jedna rzecz. Słuchajcie, napiszcie mi, co się z Wami dzieje, co się dzieje z ludzkością, że jest tak. Poprosiłem Ciebie o wypełnienie ankiety. Wpisz branżę, bo chcę Tobie pomóc, nie sobie, bo ja tam wiem, jak pisać to opisy w miarę. Chcę Tobie pomóc. Dlaczego, mimo że chcę Ci pomóc? To nie wiem, może nie widzicie tego tutaj przycisku. Napisz, co sprzedajesz, wypełnij ankietę, wpisz branżę. Ja sobie za chwilę zrobię zrzut ekranu. Zrobię sobie zrzut ekranu. Ja nic nie słyszę. Jeżeli nie słyszysz, napiszę ci. Jeżeli mnie słyszysz, to wyloguj się i zaloguj, czyli to przeloguj się. Dobra, mamy 260 osób, więc jest genialnie. 262. Dziękuję bardzo. No i teraz mi gratulacje dla Ciebie, dla każdej osoby. 171 osób wypełnia ankietę. Dziękuję Wam bardzo. Tak, jutro jest o 10 rano. Okay. Jutro jest 10.00. Dobra, wiecie, dzisiaj skończymy o 3, .00, później mamy 10.00. Ok, I jeżeli ktoś z Was, ja to jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Dzień dobry, hej Małgorzato, cześć. Oto mamy 15 osób na Facebooku i osoby są na Instagramie. Na Instagramie za chwilę Wam wrzucę link. Dobra, jeszcze wrzucę Wam link do wejścia na webinar z Instagrama, żebyście widzieli slajdy. Na chwilę musiałam się tutaj wyłączyć. Kopiuj, dobra. Wejdź na webinar. Naprawdę jest to mega niewygodne, ale muszę tak zrobić, żeby tutaj napisać. Nie wiem, czy w ogóle ludziom z Instagrama się to uda. Dobra, więc tutaj przypiąłem wam link. Musicie go sobie jakoś skopiować w jaki sposób i jeżeli chcecie wejść na webinar. Osoby, które są na. Osoby, które są na fanpage'u i chcą sobie wejść do pokoju webinarowego. Tutaj macie link. Czyli przypiąłem link. Jeżeli chodzi o, o fanpage. No i dobra, słuchajcie, to co Wam obiecałem, zanim się będę przedstawiał, zanim się będę przedstawiał, już tutaj prawie wisi cały webinar, zanim się będę przedstawiał, to, to obiecałem sobie, że od razu rzucę jakimś tipem, żeby nie było, że o, tam się przedstawiał, godzinę, ja już się zmęczyłam. Od razu zaczynamy od takich szybkich dwóch tipów. Pierwszo, pierwsza, ba, pierwszy bardzo ważny taki tip, myślę, że na szkoleniach jeszcze o tym nie mówiłem, Gdzieś wspominamy o tym na, w podcaście. Bardzo ważna rzecz, którą ja też, to nie jest tak, że ja od razu to załapałem. Wiele rzeczy, o których Wam będę mówił, to nie są jakieś takie rzeczy z amerykańskich szkoleń, bo też się szkole gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, różnych takich macherów, specjalistów, ekspertów od copywritingu. W Polsce też tam. Głównie tam powiedzmy książki, jakieś tam czytałem od polskich kopilatorów, żeby nie było. Polscy też są świetni. No ale dużo takich moich wniosków to jest na zasadzie jakby moje 20 lat pisania, opisywania różnych produktów, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja zaczynałem. Ja zaczynałem od tego, swoją taką przygodę, że szkoliłem handlowców, sprzedawców, interesowałem się właśnie NLP i w taki sposób też trafiłem do takiej regionalnej gazety, gdzie tam pierwszym moim zadaniem to było po prostu sprzedawać powierzchnię reklamową, czyli uczyłem sprzedawać i sam sprzedawałem powierzchnię reklamową między innymi. No i ja jak zrozumiałem tą siłę NLP, tych różnych sztuczek psychologicznych, wywierania wpływu, że można mieć wpływ na ludzi, żeby od siebie kupowali, można swoją skuteczność zwiększać i to jest genialne, to pomyślałem sobie później jakoś tam czytając różne rzeczy, że można to robić też tekstem. Czyli nie, nie tylko ja muszę z klientem rozmawiać bezpośrednio, ale mogę też, na przykład, temu klientowi coś napisać, na przykład w takiej gazecie, ogłoszenie. To była gazeta fizyczna i ta osoba po prostu więcej tych osób kupi. Ja wtedy miałem tego frajdę, jak napisałem jakiś, jakąś reklamę i się okazywało, że ten klient przychodził i mówi: Kto to pisał? No ten, oto to. I on mówi: Panie, ja już nie wyrabiam z zamówieniami, tak, ależ mi pan zrobił robotę, tyle pieniędzy zarobiłem I ja miałem zawsze z tego frajdę, że jakby miałem tą moc taką, nie wiem, umiałem jakby miał, umiałem na tyle wpłynąć, że robiłem różnicę. I to jest fantastyczne. Ja od 20 lat cieszę się z tego, że czy to będzie webinar, czy to będzie napisanie tekstu, czy nagranie jakiegoś filmiku. Zawsze jest to jakaś oferta, że to robi różnicę. Czyli ze słabej sprzedaży jestem w stanie Tobie czy innym klientom pomóc, żeby ta sprzedaż była lepsza. Nie mówię, że ze zera na 100%, czyli że wszyscy kupią, bo to raczej nie wiem, jak, nie znam takich technik, że wszyscy kupią. Ale na przykład miałeś konwersję na poziomie 0,5%, wprowadziłeś kilka tam rzeczy i masz 3%, 6%. 10. I to już są takie rzeczy kosmiczne. I teraz wiele tych technik, o których wam powiem teraz, to są techniki, które gdzieś tam sam odkrywałem, które, których sam się uczyłem, testowałem, sprawdzałem. I jedną z takich ostatnich rzeczy, które zrozumiałem, to zrozumiałem to, że jak opisujesz jakiś produkt, na przykład ty w sklepie internetowym, czy ja jakieś nowe oprogramowanie, to nie, nie skupiałbym się tylko na tym, że opisywanie tego produktu, pisanie reklamy to jest tylko wtedy, kiedy siadasz do Worda, czy na przykład masz okienko w Shopperze, czy w WooCommerce i opisujesz ten produkt, nie? Że to jest kijek do selfie, jest czarny taki taki, zrobił sobie piękne zdjęcie itp. i teraz szybko to muszę napisać. Nie, tak naprawdę oferty pisze się na przykład przez cały dzień, przez cały tydzień, non stop i co jest, co jest tym najgorsze, często albo najlepsze? Często będziecie mieli świetne pomysły, ale nie w tym momencie, kiedy piszecie ofertę. Czyli ta kreatywność ona się nie włącza często na, na zawołanie, ona się włączy pod prysznicem, yy, w restauracji, gdy idziesz z rodziną na spacer, gdy stoisz w korku, wpadasz na jakieś. Fajne pomysły, z jakiej perspektywy przedstawić ten produkt, ale tu bym go świetnie opisał. Widzisz czyjąś ofertę, chcę to zrobić u siebie, więc bardzo ważna rzecz, musicie mieć nawyk, nie wiem, czy to zrobić. Ja na przykład to robię u siebie na smartfonie, po prostu mam tutaj zakładkę notatki, i w momencie, kiedy na przykład tworzę akcję promocyjną naszego jakiegoś nowego programowania, to ja sobie wpadał na pewne pomysły, jak to opisać, nie? jak to sprzedać lepiej, jaką ofertę napisać lepszą, to sobie notuję te rzeczy właśnie w notatniku. Czyli pamiętajcie o tej bardzo ważnej rzeczy. Ofertę piszecie praktycznie cały czas. Czy odpowiadacie klientowi, czy jesteście na spotkaniu z tym klientem? Powiem taką historię. Jedna z lepszy, jeden z lepszych tekstów reklamowych powstał w taki sposób, że handlowiec, który miał napisać tam jakąś ofertę pralek czy lodówek, on po prostu poszedł, do, chodził do sklepów tych RTV AGD w Stanach Zjednoczonych, nie wiem jak one tam się nazywają, i nagrywał, jak inni handlowcy sprzedają te pralki i lodówki. I później przepisywał te ich teksty, te ich jakby spostrzeżenia, robił sobie z tego notatki i w taki sposób zebrał sobie to wszystko, wybrał najlepsze kawałki i z tego stworzył tam genialną reklamę pralki. I to jest właśnie na tym, to ma polegać. Czyli pierwszy tip z opisy produktów. Je piszecie praktycznie często cały czas. Miejcie jakieś miejsce w notatniku i tam sobie notujcie pomysły, jakbym to opisał, jakieś pomysły marketingowe, czyli zawsze miejcie to pod ręką. Kolejne genialne narzędzie, które was nauczy jednej bardzo ważnej rzeczy, to jest to, to jest szybki tip numer dwa żebyście starali się nie łączyć pisania z poprawianiem. I do tego służy to narzędzie. Ono się nazywa Write, czyli WriteInvisible.com. To jest takie narzędzie, to jest darmowe narzędzie, które polega na tym, że uwaga, jak piszecie, to nie widzicie tekstu. Możecie później go zaznaczyć sobie, czyli piszecie praktycznie bezwzrokowo, nie widzicie tekstu. Co wam to da? Co wam da niewidzenie tekstu, gdy tworzycie jakąś ofertę albo opis? Da Wam jedną bardzo ważną rzecz. Oduczycie się trochę. Czegoś takiego, że jednocześnie piszecie i poprawiacie swój tekst. Dlaczego to jest złe podejście? Dlatego, że w momencie, gdy piszesz, czyli coś tworzysz, to działasz na poziomie swojego mózgu, w tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za twórczość, za kreatywność. W momencie, kiedy poprawiasz, to już włączasz sobie tego rodzica w sobie, czyli tego krytyka. To napiszę lepiej, to poprawię, albo tu jest błąd. W momencie, kiedy, kiedy jednocześnie piszesz i poprawiasz, to tak mniej więcej trochę jesteś kreatywny, wyhamowujesz to, bo musisz się cofnąć, wychodzisz z tego stanu flow, czyli takiego rozpisania się, i znów musisz w niego wchodzić ze 2-3 minuty. Czyli ten najlepszy stan, kiedy jesteś kreatywny, wychodzi ci to pisanie, no to ciągle się hamujesz, więc jak piszecie, to nie poprawiajcie. Ja na przykład jak piszę swoje książki, teraz oddałem drugą książkę o TikToku to ja praktycznie tam tak stukam w tą klawiaturę, że ja w sumie nie wiem, co ja tam często napisałem, ale się nie cofam, po prostu piszę, wchodzę w ten, chcę pisać coraz szybciej, wtedy coraz szybciej myślę i dopiero później jak napiszę, to siadam i godzinami poprawiam ten tekst. Czyli najpierw napiszcie, zostawcie go sobie na jakiś tam czas, albo na przykład napiszcie sobie opisy trzech, 4, 5 produktów, a następnie napiszcie opisy 3, 5 produktów, Coś tu mikrofon na Instagramie nam się wyłącza. Co tu się dzieje? A, już chyba wiem o co chodzi. Coś dziwnego się dzieje. Co? Dobra, napiszcie na Instagramie, czy, yy, czy jest. Dobrze, napiszcie mi na czacie, czy to są. Em, konkretne typy. Za chwilę Wam dam link do tego i strony. Czy to są konkretne typy? Dajcie znać. Muszę niestety tutaj skończyć na chwilę, bo coś mi zwariował telefon. Dobra, zobaczymy, czy teraz będzie działało. Coś mi w ogóle zgłupiał telefon, bo się włącza i wyłącza na Instagramie. Zobaczymy, czy teraz będzie OK. Dobra, sprawdzimy. Dobra, napiszcie, czy to są konkrety. Sporo ziarna prawdy, Kornelia. OK, u mnie zacina. Jest spoko. Napiszcie, czy to są konkrety. Konkrety, dobra. Tak żebyśmy sprawdzili, że jesteście, że czuwacie. Ja Wam już wrzucam ten, ten link do tego, do tej strony czyli write invisible, będziecie sobie mogli ćwiczyć. To polega na tym, że piszecie i nie widzicie swojego tekstu i następnie możecie sobie podejrzeć. Konkret, Mirek dzwonił do Ciebie, tak? Dobra, a to może okay, musiałam włączyć nagrywanie. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli chodzi o tę taką perspektywę, jeżeli komuś powiem napisz e-booka, no to ta osoba jakoś tak bardzo się nie zestresuje, no bo e-book, OK, książka elektroniczna, ale jeżeli powiem napisz książkę, no to już nam się odpala, że kiedyś nam mówiono, że jak ktoś pisze książki, no to w ogóle jakiś, nie wiem, musi być super z polskiego, więc nie, ja książki nie napiszę. Ale e-booka to już może bym napisał, ale jakbym ci powiedział, to okej, okay, to napisz 10 artykułów miesięcznie. No i ta osoba by pisała 10 artykułów miesięcznie, a artykuł to napisze. I później powiedział, zbierz te artykuły w jedną całość i złóż to jako e-booka. No to ok, to da radę. Tak samo jest na przykład właśnie z pisaniem, z opisywaniem produktów. Jeżeli ktoś ma napisać opis, stworzyć opis jakiegoś produktu, to od razu mu się takie właśnie określenia gdzieś tam włączają, że to jest copywriting, że tu trzeba znać jakieś super techniki i ta osoba pisze, ale nie jest pewna swojego pisania. Z drugiej strony, jak ta osoba opowiada komuś o swoich produktach i lubi to, co robi, no to ta osoba opowiada świetnie, w szczegółach, jest naprawdę dobra. Ja tak często robię taki, taką prowokację z moimi klientami w Akademii Social Media, bo ta osoba, jak jest na żywo, na przykład jej pytam się: Słuchaj, a co, jakobyś mi kawę poleciła? No i ta osoba, wiecie, tam mówi tak, taką i wchodzi w to swoje flow, no bo się tym interesuje. No i teraz się pytam, dlaczego nie robisz live'ów? A bo ja nie umiem, wiesz, ja nie umiałabym tak opowiadać na żywo o kawie. No to mówię, ale przed chwilą to robiłaś, a no w sumie tak, więc jeżeli my nie jesteśmy tacy zblokowani jakimś określeniem, że to jest pisanie opisów, tylko po prostu opowiadanie o swoim produkcie, to jest nam łatwiej. Jeżeli ja mówię, opowiedz mi teraz na, na żywo, zadzwonimy do siebie o, swoj, o kawie, którą sprzedajesz, to ty opowiesz, ale ja powiem, zrób livea, to już nie, nie, ja tego nie dam rady. Tak samo jest z pisaniem opisów. Jak powiem ci opisz copywritersko swój produkt, to powiesz nie, milku, ja tak normalnie opisuję, bo ja nie znam tych sztuczek copywriterskich. A jeżeli powiem Ci opowiedz o produkcie komuś, albo ktoś się zapyta, co byś mi opowiedziała o tych, nie wiem, sankach, czy tam nie wiem czemu sanki, ale czy o tym kijku do selwi, czy o tym mikrofonie, to ty możesz godzinami o tym opowiadać. Więc pamiętajcie, że tak naprawdę nie musicie pisać tekstów, możecie je nagrywać, później sobie przepisywać, czy dać komuś do przepisania. <laughs> Więc. Jeżeli umiesz opowiedzieć ciekawie o swoim produkcie, to po prostu weź sobie kartkę i zacznij o nim pisać. Nie musi być tam na razie formy, później sobie to poprawisz, tak jak mówiłem. Czasami wystarczy wyjść z tej takiej właśnie formy. Czyli pierwsza bardzo ważna rzecz, jeżeli masz problemy, czyli ta technika numer jeden, która pozwoli ci lepiej pisać opisy do sklepu internetowego, to pierwsza technika to jest po prostu nie pisz, a odpowiadaj na pytania. Czyli zamiast pisać, możecie sobie zadawać, wypisać sobie jakieś konkretne pytania. Czyli na zasadzie, jaki problem rozwiązuje ten, ten twój produkt, co go wyróżnia na tle innych produktów, no bo klient lubi wiedzieć, co, co ma innego ten produkt. Bardzo ważna że Czasami gdzieś to widziałem na jakiejś stronie z koszulkami, tam była taka informacja, za co płacisz? Genialna sprawa, bo pierwszy raz się w ogóle spotkałem z takim sformułowaniem w ofercie, że była bezpośrednia odpowiedź, za co płacisz. Czyli ja sobie drukowałem taką koszulkę z nadrukiem i tam była informacja, za co płacisz? Za to, że to jest polskie, że to jest dobry materiał, że on się nie spierze tam po jakimś czasie. Oczywiście mi się sprawa, ale obietnica była duża. Czy napisz odpowiedź, jak ten klient zaoszczędzi czas i pieniądze? Jak sobie napiszesz takie pytania w Wordzie, na przykład, czy nawet jak to opisujesz, nie wiem, w shopperze, czy w jakichś okienku w Twoim sklepie internetowym, to może sobie stwórz gdzieś tam w notatniku, jakąś takich, nie wiem, 20 pytań. Dzisiaj Ci pokażę też takie schematy, możesz sobie ode mnie je ukraść. Bierzesz sobie 20-10-20 pytań i po prostu Twój opis produktu. Może polegać na tym, że odpowiadasz na pewne pytania. Potem możesz te pytania usunąć, ale nie musisz. Bo tutaj pokażę Wam jeden z takiej jedna ze znanych firm. To chyba było to. Nie. Nie, to nie było to. Już wam. Poszukam. Tu miałem gdzieś taki przykładowy opis. Już wam trochę zdradziłem kolejny slajd. Gdzież to było? O, o, może to być to, o dobra, zobaczcie, tutaj macie, to jest jedna z takich właśnie firm sklepów internetowych z 500 plus, nie, z 500 największych polskich sklepów internetowych i zobaczcie, ona tutaj ma dla kogo, To jest jedno pytanie, dla kogo to jest, nie, albo na przykład dla kogo to nie jest. Więc to jest kolejna technika, która pozwoli Ci się rozpisać i pozwoli Ci stworzyć materiał, bo najgorsze co może być w opisywaniu produktów, to jest siedzenie nad pustą kartką. Słuchajcie, jeszcze raz tutaj mam do Was prośbę, żebyśmy utrzymali ze sobą kontakt, zaobserwujcie mnie też na Instagramie, żebyście tam, w, ja później Wam złożę relacje na storiesach, będziecie wiedzieli, e, jakie to się rzeczy wydarzyły na tym webinarze, ciekawe, bo tutaj w tle się dużo dzieje cały czas. <coughs> Opowiem Wam o moich porażkach, sukcesach, dzisiaj tutaj, e, jak ktoś będzie chciał prowadzić webinary, czy też tam się dużo nauczycie copywritingu. Słuchajcie, trzy osoby kliknęły na 300, chyba 300 osób nie ma Instagrama. Bardzo mi na tym zależy, więc mam do Ciebie prośbę, jakbyś mnie też zaobserwował na Instagramie. Chyba, że nie masz siły, jesteś na tyle zmęczony, że tam polubienie na Instagramie to jest po prostu wyczyn, jak rzut oszczepem, takie ciężkie do wykonania. OK, czyli pierwszy, kolejny trik, który tutaj przekazuję, to jest to, że wpisz sobie pytania, stwórz sobie taką listę pytań, odpowiedz na nie, możesz później te pytania usunąć, wstawić w miejsce tego nagłówki. I tak naprawdę w tym momencie piszesz sobie świetny opis produktu albo usługi. Więc myślę, że to jest kolejny bardzo fajny tip. Kolejna bardzo ważna kwestia to jest to, że musisz pisać do tej jednej osoby siedzącej w fotelu. To jest taka podpowiedź Marka Twaina, ale ją cały czas musicie gdzieś tam mieć z tyłu głowy, bo to nie jest tak, że ja dzisiaj, dzisiaj powiem tobie. Że pisz jakbyś pisał do tej jednej osoby, i ty mówisz: Mirko, ja tak robię, bo ja piszę na ty, do tych moich klientów. Tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pisząc być w głowie klienta, a nie być w swojej głowie. Czyli nie pisać do swoich potrzeb, nie pisać do swojego stanu, nie pisać jakby do swojej demografii, tylko właśnie zbadać jak najlepiej, kim jest ten twój idealny klient i właśnie pod tego klienta pisać ofertę. No i teraz tak, żeby ten klient czuł, że Ty do niego piszesz, tak jakbyście sobie siedli na kawce i Ty byś opowiadał o tym, on się pyta, nie wiem, chcę od Ciebie kupić rower górski i Ty mówisz, dobra, siądzie Pan ze mną tutaj na kawie, ja Panu opowiem o tych rowerach, mam tutaj pięć różnych modeli rowerów górskich i opowiem Panu, który byłby dla Pana. Więc ten pierwszy rower, to on ma taką historię, że on tutaj to ma fajne, a to nie wiem do czego, gdzie Pan chce jeździć, no tutaj po górach. No to o ten by był najlepszy. Napijmy się kawy, nie? Jak pan sobie zadaje pytanie, który z tych rowerów jest świetny, to ten. I tutaj macie takie właśnie zwroty, które będą jakby powodowały, że ta osoba czytając ofertę, wasz opis w sklepie internetowym będzie się czuł, że tam jest prawdziwy człowiek po drugiej stronie. Najgorsze w mojej opinii to jest to, że większość tych polskich sklepów internetowych to ma takie zimne opisy. Nie? Na zasadzie, wiesz, musimy być sztywni, tam nie, ma, nie, nie możemy z tym klientem się pobawić. Poczuć, że tam druga osoba, tak naprawdę człowiek to pisał, tylko wysokiej jakości materiał, który tam powiedzmy jest wysokiej jakości. Poważny opis bardzo poważnego produktu, bo tak myślimy, że tak musi być. Więc staraj się też opisywać produkty. Staram się sobie tak wyobrazić, że rozmawiasz z tym klientem. I takie zwroty typu. Być może zadajesz sobie teraz pytanie, czy ten rower górski jest dla Ciebie. Teraz odpowiem Ci, dla kogo tak naprawdę kto najczęściej korzysta z takich rowerów górskich. Zamiast na przykład napisać, kup teraz ten rower, to oczywiście jest ważne w którymś momencie, możesz zadawać pytanie. To jest kolejny bardzo ważny taki trik copywriterski. Niektóry polega na tym, że zamiast ludziom coś wmawiać, na przykład ja mogę powiedzieć, słuchajcie, jestem Mirosław Skwarek, ja jestem najlepszy copywriter w Polsce. powiesz sobie o. Ten skwarek to taki narcyz, już go nie lubię, bo on się ciągle chwali. Ale na przykład, jeżeli powiem, słuchajcie, jak przyjechał do Polski taki znany copywriter Joe Vitali, no to ja napisałem dla niego ofertę, czyli firma z Polski wybrała mnie, bo wiedziała, że ja rozumiem tą, tą polską demografię i napiszę, jakby zamienię jego ten amerykański tekst, tak, żeby on pasował do Polaków. I teraz, dlaczego taki amerykański copywriter wybrał akurat tą moją ofertę? I teraz, jeżeli ja zadam sobie pytanie, w tekście, dlaczego 98% naszych klientów pisze nam pozytywne opinie o tym rozwiązaniu, no to od razu pytanie działa lepiej niż wmawianie ludziom, że to jest w ogóle najlepsze. Dlaczego nasi, dlaczego 9 na 10 agencji korzysta z naszego oprogramowania do prowadzenia fanpage'a? To ja nie muszę mówić, że to jest najlepsze, tylko wy już sami sam sobie wyciągasz ten wniosek. Czyli pozwól klientom, żeby to oni wyciągnęli wnioski, a nie żebyś ty im coś wmawiał, czyli Starajcie jak macie nagłówki takie na zasadzie y, wysoka jakość, niesamowity połysk, no to zadaj, zamień to na pytanie. Y, co najczęściej, jaki jeden element wyglądu najbardziej doceniają nasi klienci? Pytania zawsze bardziej angażują, bo pytanie powoduje, że Ty zaczynasz myśleć, nie? wpadasz na jakieś wnioski, czyli Twój mózg się angażuje w ten tekst. A gdy ktoś Ci podaje dość na tacy, to przechodzisz obok tego bokiem. Nie? To jakbyśmy sobie właśnie wyobrazili, że. Y, Stoimy, rozdajemy ulotki, tak? No to ktoś weźmie i wyrzuca. No, temu coś wcisnąłeś, on to wyrzucił. Reakcja, akcja, reakcja. Ale jeżeli z kimś porozmawiasz, przepraszam, czy może mi pan pomóc? Bo tutaj niosę butelki, jedna mi zaraz wypadnie. No i już ta osoba się angażuje i zadajesz jakieś pytanie, co pan myśli o ekologii? Czy naprawdę może mieć na to wpływ? Zaczyna się rozmowa, jest pytanie, ta osoba się angażuje, i dopiero później możemy tej osobie sprzedawać. I to samo możecie robić też w swoich tekstach. Czyli pisz do jednej osoby, staraj się zamieniać ten, ten Twój opis w rozmowę. Nie bójcie się też tego, że Wy nie chcecie robić czegoś innego, czego nie robi 90% konkurencji. To, że 99% osób coś robi, nie znaczy, że oni to robią dobrze. Tak jak Wam mówiłem, wchodząc na te polskie sklepy internetowe. Może 20 lat temu miałbym, nie wiem, więcej pokory, bo sobie powiedział: Nie, mi się wydaje. Ale wchodząc dzisiaj, ja nie mam jakby kompleksu, że widzę, że te największe polskie sklepy internetowe mają średnie te oferty. Ono nie ma, znaczy dobre, ale nie ma tam jakby. Tego najwyższego poziomu, tak? Można by było tam jeszcze poprawić pewne rzeczy. Ja nie mam tego kompleksu, dlatego że po to mam wiedzę, żeby jakby no, to weryfikować. Więc wy się też tego nie bójcie. Możecie opisywać lepiej. To, że ktoś robi to dobrze, przeciętnie, nie znaczy, że ty ze swojego. Poziomu bezpieczeństwa. Nie, Mirku, to się tak nie pisze w sklepach internetowych, że być może zadajesz sobie pytanie, tylko my musimy napisać tak nudno, wiesz, żeby tam było wysoka jakość, niesamowita cena, atrakcyjny kolor i oczywiście te wszystkie teksty w stylu. Wielu klientów potrzebuje bla, bla, bla. Nie? Czyli nuda, 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 jeszcze raz nuda. A są sklepy, które właśnie tym się wyróżniają, że one piszą. Bardziej tak po ludzku te opisy, czyli pamiętaj, że ludzie w tym internecie szukają ludzi, nie robotów, tylko szukają właśnie tej, tego elementu czynnika ludzkiego. I dlatego na przykład na webinarach tak się świetnie sprzedaje. Kolejna technika, to sobie zapamiętajcie, bo to już podpowiadam, że będzie nam się przydawało w tym quizie, bo na końcu, zanim dostaniesz certyfikat, będziemy mieli quiz. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz, i taka zmieniająca, robiąca różnicę rzecz, to jest to, że musisz mieć świadomość, że Twój opis, Twoja oferta jest jak taki szwedzki stół. Czyli, ty naprawdę tak naprawdę nie wiesz, kto co lubi z tych twoich setek klientów, którzy wchodzą na sklep internetowy. Jeżeli masz, nie wiem, tysiąc yy, odwiedzin dziennie, tutaj sobie patrzę. OK. Mm -hmm. Skąd tego się uczciwa wyczesność? OK, już cię lubię, dzięki. Dobra, tutaj patrzę, czy wszystko jest OK. Jest OK. <laughs> I słuchajcie. Pierwszy taki bardzo ważny błąd to jest to, że my piszemy przeważnie do siebie. Niestety, nam się wydaje, że nasi klienci to są nasze klony, czyli większość osób, jak pisze ofertę, to pisze ofertę pod siebie. Czyli myślę, że każda osoba, która wejdzie na ten sklep internetowy, na ten opis, to ona jest podobna do mnie, tak? Czyli jak ja jestem wzrokowcem i zwracam uwagę na, na to, jak to wszystko wygląda, że to jest kolorowe, że to jest estetyczne, to ja będę pisał w swoich ofertach do wzrokowców. Ale jakby nie mam tego elementu takiego słuchowego, na przykład jak brzmi ten silnik tego samochodu, tej kosiarki, albo posłuchaj, albo wyobraź sobie, co powiedzą znajomi, gdy zobaczą Cię z tym produktem. Czyli nie używam tego elementu słuchowego, nie znam metaprogramów, że na przykład część ludzi lubi opisy szczegółowe, a część lubi konkretne I ty musisz właśnie zrobić taki szwedzki stół, bo tak naprawdę nie wiesz, kto będzie czytał ten Twój opis, dlatego musisz go tak opisać, ten produkt, żeby każda grupa. Ludzi miała, była po prostu zaspokojona, tak jak robimy szwedzki stół, bo ty nie wiesz, kto przyjdzie na tą imprezę, więc po to się robi szwedzki stół. Jeszcze tam czasami gdzieś pewnie nie wiem, byliście w Meksyku czy w Meksyku, tam wiem, że tak jest. Na przykład wiem, że w Hiszpanii też kiedyś, jak byłem na jakimś all-inclusive, to tam właśnie było tak, że no było tego jedzenia bardzo dużo, aż za dużo często, miałem takie wrażenie. I tam była kuchnia chińska, taka, wietnamska i tak dalej, więc każdy coś dla siebie mógł znaleźć. Tak samo ma być z twoją ofertą. Ty nie wiesz, czy teraz wchodzi słuchowiec, czy teraz chodzi osoba, która chce konkretów. Czyli na przykład możesz na przykład zrobić takie podsumowanie oferty, nie? czyli konkretnie, co masz? To, 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 to i to. Jeżeli chcesz, czy dać więcej, tutaj masz więcej szczegółów, tak? Jak piszesz ofertę, to odnoś się, na przykład do koloru, odnoś się też do kinestetyki, jak, że to jest ten, ten produkt, gdy go trzymasz w ręku, on się wydaje solidny. Ta siekiera naprawdę jest taka, czujesz, że ta stal naprawdę waży i naprawdę masz wtedy mocne uderzenie, czyli kinestetyk. Gdy rozłupujesz te kawałki drewna, to aż słychać. Takie potężne uderzenie, więc ta siekiera będzie ci służyła latami, tak? Więc odnosi się do wszystkich zmysłów. Czyli tak naprawdę powinniście tak spoglądać na, na te osoby, które wchodzą. Na webinarze jest mi łatwiej, tak? Bo na webinarze ktoś mi może zadawać pytania. Oferta nie może zadawać pytań. Oferta nie wie, kto ją czyta, więc musi ona być dla wszystkich, czyli musisz jakby poczytać sobie. Ja już ci parę rzeczy zdradziłem. O kinestetykach, słuchowcach, czyli tych w y, y, naszym sposobie odbierania świata. Oczywiście to jest tak, że często z wiekiem, nam się to wszystko zaczyna mieszać, czyli no, mieszać. Jesteśmy już tacy bardziej multisensoryczni, y, czyli mamy już tego wszystko na nas działa, taki słuch i wzrok i tak dalej i tego jeszcze tam mamy. Y, ale na przykład metaprogramy. Metaprogramy to też tak w NLP jakby podzielono ludzi ich filtry, że jedni mówią dobra, tam aby aby tam ogólnie coś, to ja sobie to kupię. Ostatnio to wyłapałem, oglądałem takie, taką serię wywiadów z muzykami i na przykład przyszedł Wojtek Cugowski, tam syn, syn tego wokalisty z Budki Soflera I on na przykład, jak tam inni mówili, to ja biorę gitarę, tu rozkręcam, ona tam cała jest rozkręcona, wyjmuję wszystko, oglądam każdy szczegół. A on mówi: Ja biorę gitarę i gram, nie to tam nic nie interesuje, jakieś progi, to dla mnie nieważne. Biorę gram, czyli typ ogólny, a ktoś inny jest typem szczegółowym. I na przykład, jak on kupuje gitarę, to ona nie, nie czyta tych szczegółów. Mostek jest taki, to jest taki jest szczegółowy opis, tylko musi mieć dobry nagłówek, dobre zdjęcie, bierze. Ale inny, yy, ten typ ogół, taki szczegółowy, on potrzebuje wszystkich takich szczegółów. I teraz, jeżeli ten Wojtek Cugowski, albo jakoś jakiś inny taki typ ogólny, ja też chyba taki bardziej jestem, nie wchodzę jakoś za bardzo w szczegóły. Tak jak my byśmy tworzyli sklep internetowy, to nam by było, dobrze, ogólnie gitara jest fajna, kupuj, tak? No to ten typ szczegółowy, nie, no to jest nie do pomyślenia. Ja w tej, tutaj w tym sklepie nie kupię, bo ja potrzebuję pięciu tam A4 specyfikacji tej gitary, nie? Więc każdy typ inaczej podchodzi i inaczej czyta. Dobra, napiszcie mi na czacie, bo ja tutaj się rozgadałem, napiszcie mi na czacie, czy macie jakieś notatki, czy coś już, czy warto było te parę minut spędzić? Napiszcie na czacie, dajcie znać. Mamy trzy takie techniki, wcześniej było więcej, jeszcze tam dodałem takie dodatkowe. Mamy notatki, tak, ok. Po dwie godziny, mniej więcej, osiem punktów, tak. Trzecią stronę notatkę, notatek mam, super, jest super. Ja wrzucam Wam też te takie historie, bo one są bardzo ważne i też możecie w swoich opisach dawać jakieś opinie klientów, bo ludzie uwielbiają słuchać historii. Może to komuś się to wydać trochę takim laniem wody ale pamiętajcie o tym, że historie powodują, że najwięcej zapamiętujemy, niestety albo stety. Dobra, czyli dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za to, że mi też pomagacie, mam notatki i też tutaj na Instagramie osoby mają notatki, świetnie, ok, cieszę się. Później sobie jeszcze ewentualnie to wszystko tak podsumujemy, a za chwilę będziemy mieli schematy, będę Wam mówił jak się pisze pewnym schematem, to jest bardzo ważne. I teraz kolejna rzecz, która na pewno Was wyrwie tutaj z butów, kapci, nie wiem, drewnianych sandałów, jakiś, nie wiem, w tym czym tam teraz jesteście. Genialna rzecz, którą Wam polecam. Naprawdę niedocenione narzędzie. Nie, nawet nie wiecie, ile jesteście w stanie jakiej perspektywy fajnej złapać, jeżeli z kimś przeglądacie swój produkt albo usługę, ten opis. I nie musicie tego robić, bo pamiętajcie o tym, że. Są narzędzia, które w internecie i uważam, że to jest must have. Koniecznie musicie takie narzędzie sobie zainstalować. Oprócz, oczywiście, tam powiedzmy Google Analytics. Na przykład, Google Analytics tobie powie, że jakaś, na jakąś stronę najczęściej ludzie wchodzą, tak? Że wchodzą z Twojego sklepu na przykład bardzo często na smartfonie, wtedy ich lepiej rozumiesz. Ale Google Analytics jeszcze na tym, na tym etapie. Nie ma czegoś takiego, że możesz podglądać klienta, jak on sobie skroluje twoją ofertę. Dzisiaj na przykład przeglądałem sobie to narzędzie. To jest takie narzędzie, które instalujecie sobie na stronie. My mamy teraz, korzystamy z Mouse Flow. To jak instalujesz sobie kod Pixela, tak samo tutaj masz Mouseflow i sobie to instalujesz. Czyli wklejasz sobie taki kod, który nagrywa, jak twój potencjalny klient w tym momencie przegląda Twoją ofertę na sklepie internetowym, przegląda Twoją stronę. Do czego Ci to jest potrzebne? Tutaj znajdziesz przez niesamowite informacje. Na przykład, zauważysz, że jak dochodzi do jakiegoś elementu oferty, na przykład do, do ceny przesyłki, koszty przesyłki, to on najczęściej wychodzi zamyka na przykład bo jest za drogo albo szuka czegoś na przykład szuka płatności blikiem ale widzisz że on czegoś nie znajduje i zamyka stronę na przykład zauważysz że dodaje do koszyka cofa się czyli się waha dzisiaj na przykład oglądałem jak ktoś kupował nasze oprogramowanie post creator jeżeli jesteś to ja ci widziałem oczywiście to jest wszystko anonimizowane tam nie ma że widzicie czyjeś dane i tak dalej. i co się stało nawet pokazywałem to mojemu wspólnikowi, mówię, Ty, zobacz, jak ludzie myślą, jak to pokazuje psychikę zakupów klienta. Ta osoba tam sobie przeglądała i my mamy tak zwane upsele, nie, czyli można sobie zaznaczyć, że coś sobie dokupuje. I ten klient na przykład zaznaczył sobie, że dokupuje, i później to odznaczył i poszedł dalej. Czyli musicie to, znaczy to, to nam pokazało, że klienci się wahają, tak? czyli ten proces zakupowy nie jest taki prosty. Nie? Klient się waha, cofa. Przewija sobie na przykład, i co jest ważne, jak przewija tą waszą stronę, ten wasz opis sklepu internetowego, to macie twarde dane. Będziecie widzieli, który element oferty podoba się większości osobom. Oczywiście trzeba siąść i oglądać te sesje, robić sobie notatki, ale na przykład zrozumiecie, że jakiś element oferty, na przykład na samym dole, gdzie pamiętajcie, że oferta działa zawsze jak lejek, czyli taka odwrócona piramida, na samej górze, gdzie macie początek strony. Zobaczy ją najwięcej osób, dlatego ważny jest taki nagłówek. Następnie coraz mniej osób dojdzie do końca, czyli im jest niżej do, do końca strony, tym mniej ludzi przeczyta to, co jest na dole. Czyli na dole powinny być najgorsze, takie najmniej hmm, powiedzmy interesujące rzeczy, a na górze powinny być te najciekawsze. Jeżeli zauważycie, że klienci, którzy doszli do końca tam zostawali i czytali to, no to na miłość boską trzeba tu szybko ten argument, ten akapit przenieść do góry strony. I to są takie wnioski, które spowodują, że dopracujecie swoją stronę. Zauważycie, że jakiś przycisk ludzie nie mogą kliknąć, bo coś im zasłania. Kiedyś zainstalowaliśmy tę klience i ona się dziwiła, czemu nic jej się nie sprzedaje. I zauważyła, płakała prawie, bo klienci na smartfonie chcieli coś kupić, ale przycisk dodaj do koszyka, tak jak może tutaj kup teraz, był zasłonięty przez wtyczkę czatu. I nikt na miłość boską jej nie napisał, kobieto na twojej sklepie nie można kupić, po prostu jak nie mogli to wychodzili. Większość ludzi, możecie mieć sklep 5 lat, yy, możecie nic nie sprzedać, może klient klikać i nie kupić tego produktu, ale... Uwierzcie mi, nikt wam nie napisze. Nie wiem, nie dlatego, że ludzie są źli, tylko są w internecie. Oni się czują anonimowo. On nie zna Twojej firmy. Szczególnie większość sklepów nie pokazujecie nam swojego zdjęcia i tak dalej. Więc ludzie wchodzą, nie mogą kupić, mówią, nie dość, że ja chcę mu kasę zostawić, to on jeszcze mi przeszkadza. No nie. Chyba, żebyście nie wiem, sprzedawali narkotyki, to może wtedy. Na głodzie ktoś by powiedział, panie, ja chcę kupić, niech pan usunie ten przycisk, który popadł, nie? Więc ona to usunęła i od razu się przetkało, zaczęło się sprzedawać. Oczywiście nie jakaś tam lawina, bo trzeba było jeszcze wiele rzeczy dopracować, ale takie małe rzeczy mogą wam blokować. W niektórych przypadkach ktoś bierze kredyt jakiś na sklep internetowy, zadłuża się na zatowarowanie, a jeden taki pierdołka taka, powoduje, że on ma długi i idzie z torbami, nie wiem, zostaje z długiem 200 tysięcy złotych, bo nie zainstalował sobie aplikacji, która tam kosztuje, nie wiem, 100 złotych miesięcznie. To jest oczywiście też wersja taka próbna, darmowa. Więc Hotjar, flow, podglądacie i wyciągacie wnioski i wdrażacie zmiany. Kolejna technika, bardzo ważna, to jest zasada magicznej pigułki. Pamiętajcie, że to, co Wam mówiłem, żyjemy w czasach, gdzie ludzie lubią no, magiczną pigułkę, czyli... Tak naprawdę, my nie chcemy trudnych, skomplikowanych rozwiązań. Lubimy takie skróty myślowe, że coś właśnie jest spalaczem tłuszczu. Każdy, kto się zajmuje chociaż trochę liźnie dietetyki, albo obejrzy parę filmików na TikToku, doskonale już wie i jest ekspertem, że nie ma czegoś takiego jak spalacz tłuszczu. Żeby ten cholerny tłuszcz spalić, to doskonale wiecie, ile to się trzeba napocić, nabiegać, i trzeba też umieć biegać, żeby spalić tłuszcz i on się nie pali, tylko w którymś momencie może nasz łaskawy organizm powie, no dobra, tyle już tutaj narobiłeś różnych rzeczy, że trochę ciebie zużyjemy, tak? będziemy ciebie wykorzystywali do podkładania do pieca. Ale to nie, jakby nie, nie blokuje większości firm, które używają właśnie tego skrótu myśli, myślowego spalacz tłuszczu. Nie? Czyli zobaczcie, tutaj mamy opis jakiegoś, jakiegoś specyfiku, który jest skutecznym spalaczem tłuszczu. Czyli w rzeczywistości, jak ktoś jest tutaj dietetykiem albo ma chociaż trochę tam podstawowej wiedzy, wie, że realnie nie istnieje coś takiego jak Spalarz tłuszczu. Aczkolwiek na to się wszyscy zgodzą, że lubią te magiczne pigułki i lubią jakby pewne metafory, które powodują, że łatwiej nam się myśli. Tak jak my, na przykład, mieliśmy, mamy taką aplikację, takie oprogramowanie, y, Generator Ofert, i ja tam często pisałem taki, taki slogan. On no, oczywiście do tego trzeba sobie to zbierać, ćwiczyć, bo jak ćwiczyć copywriting, jak ćwiczyć pisanie? Trzeba dużo pisać, ale też y, w książce. Y, Stevena Kinga, to się chyba nazywa podręcznik rzemieślnika, coś takiego, i on tam mówi, że są dwie rzeczy, które musi robić pisarz: musi codziennie pisać i musi codziennie czytać. I tak samo jest z copywritingiem. Jeżeli chcesz pisać dobre opisy, mailingi i tak dalej, to musisz praktycznie pisać, czyli szkolić swój, rozwijać swój warsztat, ale musisz też czytać. A najlepiej jak czytasz i wyłapiesz gdzieś jakiś fajny zwrot, jakiś fajny pomysł, rozpoczęcie tekstu, to sobie to notuj i twórz tak zwane swipe file, sweep file to się nazywa tak, po angielsku, czyli zbędzone przykłady. Sweeper file, czyli taki folder z właśnie fajnymi reklamami, które wam się podobały. I jakoś gdzieś tu na to wpadłem, gdzieś mi się to połączyło copywriter w pudełku. Fotowoltaika, na przykład, też taki skrót myślowy: Twój tani prąd, nie? żeby coś, co się wydaje ludziom skomplikowane, zadać sobie pytanie: jak ja mogę to ułatwić, uprościć ten komunikat? Zabieg, na przykład, mamy zwykły zabieg u kosmetologa, i można napisać zabieg tam, powiedzmy, jakiś endroterapia, coś tam, i głowa. Czy i głowa czy coś jeszcze innego, ale możesz na przykład nazwać zabieg rozbijania tkanki tłuszczowej. Tak jak mamy tutaj spalarz tłuszczu, tutaj będziemy rozbijali, tak? I już wyobraźni tej osoby, to że tam jest trochę tego sadełka, to to urządzenie to w ogóle rozbije, tak jak, nie wiem, w niedzielę te kotlety schabowe rozbijają 90% tam polskich osiedli tłuką, tłuką i ty idziesz na taki zabieg i tobie będą rozbijali ten tłuszcz. No i my sobie gdzieś tam wyobraźni, że to się rozbije, i jakoś tam magicznie ulotni się z naszego ciała i już będziemy smukłą fantastyczną osobą. Zestaw kosmetyków, na przykład, ktoś to nazywa Twoje domowe spa. Czyli musicie się uczyć takiego streszczania pewnego elementu i tworzenie z niej właśnie tej magicznej pigułki. Tak, żeby w jednym zdaniu, jednym sformułowaniu spowodować, że ludzie zrozumieją Twój produkt. Jeżeli nie umiesz stworzyć, nie mówisz ludziom powiedzieć w windzie, czym ty się zajmujesz w łatwy sposób, to masz problem, bo nie umiesz ludziom wytłumaczyć, czym się zajmujesz. Często też warto do czegoś coś porównać. Jeżeli chcesz ludziom coś skomplikowanego wytłumaczyć, to najlepiej im porównaj do czegoś, co oni rozumieją. Ludzie na przykład nie rozumieją, ile to jest powiedzmy 50 tysięcy osób. Jeżeli powiesz, hej, mój fanpage ogląda 50 tysięcy osób, no to ludzie raczej... Nie, nie funkcjonują w grupach 50 tysięcznych. Trudno jest ludziom sobie wyobrazić 50 tysięcy, ale jeżeli sprawdzisz sobie, ja tak na przykład robię, ile ma stadion narodowy, i tam chyba on ma coś około 50 tysięcy czy 25 tysięcy, mniejsza o te 25 tysięcy. Powiedzmy, jeżeli stadion narodowy ma 50 tysięcy, to możesz napisać, mój fanpage ogląda, obserwuje 50 tysięcy osób. Jeżeli nie, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, to wyobraź sobie zapełniony Stadion Narodowy, to tyle osób miesięcznie wchodzi, albo na, na nasz sklep. na nasz sklep. Nasz sklep odwiedza miesięcznie 50 tysięcy osób. Jeżeli nie umiesz sobie tego wyobrazić, to pomyśl, że Stadion Narodowy właśnie tyle osób jest w stanie pomieścić i jakie zdjęcie wypełnionego Stadionu Narodowego. Wtedy dopiero my rozumiemy, wow, ależ to jest popularny sklep. OK, napiszcie, czy to jest zrozumiałe. Napiszcie, czy to jest zrozumiałe. Około 55 tysięcy. Dobrze, Łukasz, czyli mi się udało. Mega, super. Czy to jest zrozumiałe? I teraz sobie wejdziemy na o wiele wyższy poziom i powiem Wam o czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym. Około 55 tysięcy. Powiemy sobie teraz o tym, jak się pisze opisy w sklepie internetowym, konkretnie, na konkretnych przykładach. Będziecie zszokowani, jak łatwo możecie tworzyć opisy do sklepów internetowych. Za chwilę będziemy to robili na żywo. Ok, mechanizm tak zrozumiały. Jasne, że tak, świetnie. I teraz tak, jeżeli czujecie, że to jest trudne, że będzie Wam trudno te wszystkie rzeczy wdrożyć, a ja dopiero, jakby jak to się mówi, znowu tematem tych sztuczek copywriterskich jest setki, jak nie tysiące, i mówisz, kiedy ja to pojmę, jak ja to wdrożę u siebie, to za chwilę pokażę wam, jak możecie bez umiejętności copywriterskich pisać naprawdę genialne opisy. Myślę, że lepsze niż w większości polskich sklepów internetowych. Wyobraźcie sobie, że już dzisiaj, no powiedzmy, jutro, tam po 8 rano siadasz, i jesteś w stanie czarować takie opisy, że większość sklepów internetowych nie jest w stanie ci podskoczyć. Czyli będą ściekli, klienci na pewno docenią to, że lepiej opisujesz produkty. Pamiętaj, że jest ważna zasada. Jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Jeżeli napiszesz lepszy opis, to też będziesz traktowana jako firma, która jest poważniejsza. Jak umiesz opisać i się do tego przekładasz, to też do przesyłki się przyłożysz i pewnie się przyłożyłaś do tego, że ten produkt jest wysokiej jakości, nie? Więc jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. I teraz słuchajcie, podstawowy fundamentalny element, to co teraz wam pokażę, zmieni wierzę wielu osób tutaj yy, sposób myślenia o pisaniu. Większość osób, myślę, że 99,99 ,99 osób, yy, procent osób, które gdzieś tam pisze teksty, popełnia ten ważny błąd. Skupiacie się na szczegółach, skupiacie się na tekście. Mało osób wyczytuje na początku schemat. Pamiętajcie, że każdy, każdy tekst, każdy opis, każda oferta ma pewien prosty schemat. Jeżeli się nauczycie wyczytywać schematy, później możecie te schematy powtarzać i nikt wam nie zarzuci, nie zarzuci że kopiujesz jego teksty. Jak znasz schematy? Na czym polega taki schemat? Powiedzmy tutaj, mamy tekst. To jest tekst opisu w sklepie internetowym. Ktoś sobie czyta, OK, to jest wegański, wyrównuje kolory, odżywka do paznokci. Też pamiętajcie bardzo ważną rzecz. Tu już macie pierwszy błąd. znaczy Pierwszy błąd, można to robić lepiej. To jest uznawane jako za rzeczy, których nie warto robić. Zadajcie sobie pytanie, czy osoby, które będą kupowały ten produkt, czy kobiety? kupując odżywkę do paznokci mówią dzień dobry w sklepie albo mówią do koleżanki wiesz co zmienił mi się koloryt paznokci czy kobiety mówią do siebie przy kawie wiesz co Marzena? mi się zmienił koloryt paznokci czy ludzie używają w trawaju określeń koloryt ja do i mówią, zobacz zmienił się koloryt tego żywopłotu nie ludzie mówią kolor nie wiem, czemu ktoś tutaj chciał napisać kolory, czyli użyć słowa, którego większość ludzi nie używa. Czyli wtedy, dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli ty czytasz opis, który jest napisany językiem, który nie jest twój, nie jest ci bliski, którego nie słyszysz, myślisz sobie, że ta osoba cię w ogóle nie rozumie. Ona mówi w innym języku. Czy zrozumiecie, jak pojedziesz do Chin i nie znasz chińskiego, czy lepiej zrozumiesz Chińczyka, który ci mówi, jak masz dojść do stacji, czy lepiej zrozumiesz Polaka? Oczywiste. Tak samo jest z ofertami. Jeżeli piszesz po chińsku te oferty, wydumanym poetyckim językiem o kolorytach i tak dalej, to ludzie myślą, że trafili nie na właściwą stronę, co trzeba, bo ja nie rozumiem, znaczy ja nie używam tego języka. Wiem, że kolory to jest kolor, czy tam jakiś jego odcień i tak dalej. Czy na przykład ktoś mówi, czy kobiety mówią, wiesz co? Chcę wygłodzić, wygładzić może też, chcę wygł, wygładzić mikrouszkodzenia. Wiesz co, mam tutaj takie mikrouszkodzenia na paznokciu. Nie, chyba normalnie ludzie mówią, mam takie małe uszkodzenia, niewielkie uszkodzenia na paznokciu, więc tak mniej więcej to działa. I teraz pokażę Wam, jaki tu jest schemat. Proszę bardzo, jak widzicie, jedynka, mamy nagłówek, Simi coś tam Beauty Care, to jest nagłówek, nie jest najlepszy, jest to po prostu nazwa, pod SEO pewnie jest to napisane. Wyrównujący kolor, czyli mamy problem. Jak ktoś napisał, że wegańska to jest w ogóle takie słowo klucz, czyli używamy superfood, wegańskie. To są takie modne określenia, które od razu powodują, że ludzie chcą to kupić. Tak to działa. To jest właśnie ta magiczna pigułka. Coś jest wegańskie, to na pewno jest fajniejsze. I tak ludzie działają automatycznie. Mamy jakiś problem, czyli mamy nierówny kolor tych paznokci. Więc jest nagłówek, główek przedstawienie problemu, pokazanie efektu, czyli daje efekt wygładzenia nierówności i mikrouszkodzeń. Czyli po polsku twoje paznokcie będą o wiele bardziej gładkie, i pozbędziesz się takich niewielkich uszkodzeń, które na przykład powodują, że ciągle zaczepiasz, jakieś, no jakieś tam powiedzmy elementy ubrania, nie garderoby, tylko ubrania. I w jakim czasie daje to efekt? I zobaczcie, to jest schemat. I teraz, gdybyśmy chcieli na przykład sprzedać brony rolnicze, no nie, może poleciałem za mocno. E, brony. No dobra, nie będą te brony. Jak ktoś nie kojarzy, to tym się chyba orze, jak dobrze pamiętam, ale też mogę zepsuć. Wiem, że tu jest chyba jedna osoba, która sprzedaje maszyny rolnicze. Więc no zobaczcie, mamy nagłówek, czyli powiedzmy brony XYZ. Problem, jeżeli nierówno orzesz i chodzisz głodny, efekt. Dzięki tym bronom wreszcie zaorzesz równo i twoje krówki będą chodziły na jedzone. E, przeorzesz to, to gospodarstwo rolne, czy tam może nie gospodarstwo całe, ale powiedzmy jakiś tam część ziemi, 2 hektary, zrobisz to w godzinę przykładowo, może przesadziłem, widać, że nie jestem specjalistą i CTA, czyli to jest call to action, przycisk do zakupu. Chciałem Wam podać takie ekstremalne przykłady, czyli maszyna rolnicza i jakiś tam powiedzmy środek do paznokci, żeby Wam pokazać, że nieważne co opisujesz, jak masz schemat, to wszystko opiszesz. I to jest bardzo ważne, bo już się nie drapisz po głowie, nie musisz wymyślać co na początku, co w środku, bo masz schemat. Czyli też starajcie się w, w opisach wychwytywać nie sam nie tylko i wyłącznie teksty, bo one to jest szum pewien informacyjny dla copywritera, ale wychwytuj schemat. OK, tutaj zrobili nagłówek, tutaj pokazali problem, tu pokazali rozwiązanie, tu wrzucili CTA, czyli call to action kup teraz, zrób to i to, później napisali dla kogo to jest, dla kogo nie jest, powtórzyli call to action, napisali po skryptom i powiedzmy wskazali jakieś tam badania. I teraz sobie tym schematem możesz, jak to się mówi, lecieć w wielu innych opisach. Jest jednak pewien problem, czyli jak się nauczysz pisać takimi schematami, to tak, piszesz o wiele szybciej, nie męczysz się, czyli nie musisz ciągle tam być kreatywny, kreatywna i się mniej stresujesz. Niestety, jak ktoś prowadzi sklep internetowy, to ma wiele problemów. Jeżeli chodzi o opisywanie produktów. Czyli pierwszy problem to jest to, że większość osób, które gdzieś tam założyły sklep internetowy, to albo są pasjonatami tego, co sprzedają, albo po prostu chcieli prowadzić biznes. Raczej to nie są w większości przypadków copywriterzy, czyli osoby, które zajmują się opisywaniem produktów i usług. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że y, oczywiście można to zlecić tanim copywriterom, czyli takim osobom, które za niewielkie pieniądze Ci tam powiedzmy napiszą, chociaż te niewielkie pieniądze przy 100 produktach, to się robi z tego 5000 tysięcy złotych na przykład, nie? E, więc jak ktoś to robi tanio, to przeważnie będzie to słabej jakości, czyli będzie chciał to jak najszybciej napisać, e, więc napisze to tak na podpierdziel, jak to się mówi, bo chce to zrobić szybko. Jak ktoś mało zarabia, czyli ma małą stawkę jako copywriter, czyli bierzesz kogoś do sklepu internetowego i tą osobę wybrałeś, bo ona najmniej chciała za takie opisanie produktów w sklepie internetowym, no to to spowoduje, że ta osoba napisze to szybko, no bo ona chce jak najszybciej zarobić te małe pieniądze. Jeżeli weźmiesz drugiego copywritera, to jest inny problem, że on jest wtedy drogi i tutaj jest ten dylemat. Sam nie mam czasu pisać, jak wezmę kogoś taniego, to, to napisze mi to kiepsko, więc będzie też mała sprzedaż i mało zarobię, wezmę sobie dobrego copywritera, no ale dobra, to 10 produktów, które mi jeszcze opiszę, ale jak mam mi opisać 100, 200 i ja cały czas nowe rzeczy przywożę z hurtowni, chcę je opisać, no to będzie problem. No to zatrudnię sobie jednego, dwóch pracowników, bo musisz mieć dwóch, bo jak jeden zachoruje, to znów musisz sam opisywać, więc to już Ci się robi 10, 12 tysięcy, bo takie są teraz koszty zatrudnienia, więc znów koszty, które będą pogrążały Twoją firmę, więc jest tutaj wiele problemów. Do tego jeszcze przedsiębiorca, no zobaczcie, ja tak wypisałem to w miarę na szybko, Zobaczcie, ile przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy, ma rzeczy na głowie. Musi zatowarować, gdzieś tam pojechać do hurtowni, negocjować, musi dbać o wysyłkę, logistykę, zwroty, coś tam nie dojdzie, ktoś ukradnie coś z paczki, musi zadbać o te wszystkie księgowe rzeczy, zwroty, zaksięgować, wysłać do księgowej dokumenty, musi zadbać o pracowników. Ten się rozchorował, ten kasłał, ci się pokłócili, ten nie będzie pracował, ten chce podwyżkę. Kwestie prawne, bo klient was straszy, że pozwie was do sądu, czy tam jakiś inny rzecznik praw konsumentów, bo jednak on, jemu się ten zwrot należy na te buty, musisz zadbać o zdjęcia albo zatrudnić firmę, która to zrobi, dbasz o marketing także, nie mówię tutaj o pisy, ale mówię o marketing firmy, ulotki, jakieś tam inne rzeczy, social media, TikTok, Facebook, Instagram i tak dalej, kiedy to wszystko robić, trzeba tu napisać, jakieś storysy nagrać, Jesus, pracuje po 17 godzin dziennie, Musisz wymyślać co nowego do tego sklepu, nowa kolekcja, tutaj ci zostaje towar, musisz badać rynek, czyli co jest modne, co się teraz sprzedaje, kolejne godziny spędzane, no jeszcze do tego wszystkiego siadaj i opisuj produkty albo dbaj o tych copywriterów, gdzie albo jest to za drogie, albo, za, albo yy, napiszą to słabo, albo ty musisz siąść i opisywać. A doskonale wiesz, że nie masz ani na to czasu, ani tego, nie wiem, nie lubisz, albo masz jeszcze problem, że nie wiesz jak to zrobić. Więc tak naprawdę yy, taka osoba albo praktycznie ciągle jest w pracy, albo praktycznie ciągle musi komuś płacić, żeby i go pilnować, żeby on tą robotę w tym sklepie internetowym wykonał. Ale jest rozwiązanie, czyli tak naprawdę możesz maksymalnie przyspieszyć tworzenie tych opisów w sklepie internetowym, nawet do kilku minut robić sobie to z przyjemnością, przeklikiwać sobie taki opis i ten opis praktycznie w 90% będzie Ci się robił, 80-90% będzie Ci się robił samodzielnie i będziesz tworzył albo tworzyła opisy na poziomie, Myślę, że tych, bo ja sobie sprawdzałem te opisy z, tych, z tej listy polskich 500 najlepszych polskich sklepów internetowych i to, co wam pokażę za chwilę, czyli takie narzędzie, które wam napisze praktycznie te opisy genialne do sklepów internetowych w różnych wersjach, to tak naprawdę będziecie mieli jedne z najlepszych, myślę, opisów w swojej branży. Za chwilę będziecie mieli na to dowód, tak, żeby tutaj miał pokrycie swoich słów. Czyli chcę wam teraz pokazać. Nasze najnowsze programowanie, czyli generator opisów do sklepów internetowych. Wiele osób prosiło, Mirku, tam jest generator ofert, to macie. Stwórz coś, co będzie opisywało, pomagało nam opisywać produkty do sklepów internetowych, tak jak masz te takie fajne narzędzia. Czyli stworzyliśmy oprogramowanie, które tworzy wam setki wersji dla każdego produktu do sklepu internetowego, i nie jakoś króciutką ofertę, tylko to są dłuższe oferty. Wybierasz sobie dłuższa, krótsza. Ale taką, którą polubi Google, czyli też to będzie wpływało na pozycjonowanie. Będziecie mieli świetne różne zwroty copywriterskie, żeby właśnie sobie tutaj to wykorzystać. I żeby tutaj za dużo nie gadać, pokażę Wam na żywo, jak działa oprogramowanie iCom e Generator, czyli generator opisów do sklepów internetowych. Jest tam kilka wersji do wyboru. Macie dłuższe, krótsze nagłówki i będziecie naprawdę z przyjemnością tworzyć opisy. Napiszcie mi tylko teraz, jaki produkt albo usługę teraz, jako przykład, opisać. Da chwilę wam pokażę, jak ten ikom generator działa w praktyce. Będzie dzisiaj też dużo fajnych. O, krem do nawilżania, portfel męski, e, brony, <laughs> zegarek, kubek z nadrukiem, sukienka, susz z kompotu, samochód, biżuteria, e, szturek do karmy, figurki drukowane, naprawa auta, zabawka, płaszcz, not walking. Dobra, dobra, troper, dom, energooszczędny stolik kawowy, kurs edukacyjny, e, OK. Peeling do twarzy z DST Dja, ależ mamy tutaj dużo fajnych produktów. Drukowane fototapety, półkolonie, żel do higieny. OK, borowina, czyli masz tutaj taką leczniczą. Kolczyki srebrne, świetnie. OK, dobra, to coś już sobie wybieram. Czyli tak, zobaczcie, już teraz Wam pokażę. Wchodzicie sobie w oprogramowanie, które to jest jedyne takie polskie oprogramowanie, które będzie Wam pisało praktycznie za Was taki opis w sklepie internetowym. Zobaczę jeszcze tutaj na Facebooku. I zobaczcie, jak łatwo i naprawdę na wysokim poziomie można opisywać produkty w sklepie internetowym. To będzie przełom, w, myślę, że w waszym biznesie, bo dzięki temu zrobicie to wiele szybciej. Będzie dzisiaj też dużo prezentów dla osób, które będą chciały sobie przetestować to oprogramowanie. Uwaga, już wam pokazuję. Widzę, że tutaj widać ekran. I słuchajcie, jesteś właścicielem sklepu internetowego. Zaczniemy sobie jako taki pierwszy przykład. Zaczniemy sobie, jako pierwszy przykład, kabinę prysznicową, tak? Bo tutaj mamy jako mamy takie zdjęcie poglądowe. Czyli tak, wchodzisz sobie w oprogramowanie, i e kom generator, klikasz sobie tutaj i proszę bardzo, tutaj macie na razie trzy warianty. Będziemy jeszcze dodawali nowe, będziecie nam sugerowali, bo też chcemy zbadać jakie branże. Ale te w zupełności Wam wystarczą na setki opisów. Macie tak, długi opis, krótki nagłówek. Tutaj macie długi opis, dłuższy nagłówek i tutaj macie korzyści, wyróżnienie, CTA. Wybieracie sobie, testujecie sobie różne, żeby nie było nudy w waszych opisach i zaraz wam pokażę, jaki ciekawy opis wam wyjdzie. Profesjonalny, ze wszystkimi tymi trikami copywriterskimi, psychologią sprzedaży i tak dalej. Bierzemy sobie ten długi opis, krótki nagłówek i teraz tak, tutaj po lewej stronie wprowadzacie sobie różne dane. To są łatwe odpowiedzi, wpisz nazwę produktu, staw ogólną nazwę produktu i tak dalej. I sobie to uzupełniacie w miarę szybko. Wpisz nazwę produktu. Kabina prysznicowa. On tutaj jeszcze czasami będzie Wam podpowiadał, jak już kiedyś coś wpisywaliście. Wpisz ogólną nazwę, czyli to będą ogólnie kabiny, tak? Czyli powiedzmy kabiny prysznicowe. Wpisz dominujący kolor produktu, czyli też będziemy się odnosić do koloru, czyli tak jak mówiłem do tych zmysłów. Weźmiemy sobie powiedzmy srebro. Srebrny, bo tam ona jest przezroczysta. Srebro. Srebrny kolor. Ok, wpisz nazwę grupy docelowej, no to. Do kogo kierujesz tą ofertę, bo zawsze piszesz do kogoś. To są osoby, które remontują Łazienkę, powiedzmy, remontują dom, mamy. Wpisz nazwę marki. Ja to, nie znam tych marek, więc bierzecie sobie XYZ, XYZ. Wpisz, jaki problem rozwiązuje Twój produkt. Czyli to jest brak pomysłu na jakąś ciekawą, wyjątkową kabinę, czyli brak pomysłu na kabinę. Prysznicową. I teraz tak, jaki cel chce osiągnąć ta osoba? Czyli po co ktoś kupuje, albo jaki efekt chce osiągnąć? Więc na przykład piękna, robiąca wrażenie. Powiedzmy, kabina prysznicowa. Jeżeli to by było, powiedzmy, tam mieliśmy tą borowinę, to ten klient chce szybko pozbyć się reumatyzmu, nie? I to będzie Wam tworzyło właśnie taki na zasadzie problem-rozwiązanie, czyli psychologia sprzedaży. Wpisz cel, jaki chce osiągnąć klient, który inwestuje. I teraz tak, posiadanie kabiny prysznicowej z nowoczesnym designem, który zwróci tam uwagę znajomych. I teraz tak, tutaj sobie wpisujemy rzeczy, które wyróżniają Twój produkt. Jeżeli chcecie, żeby odbiorcy kupowali wasze produkty, czytali z chęcią wasze opisy, to piszcie też, co was wyróżnia, co jest innego w tym produkcie, co on ma świetnego. I tutaj sobie wpisujemy, nie? wytrzymałe, wytrzymałe szkło, wytrzymałe szkło, wytrzymałe i bezpieczne szkło, może bezpieczne sobie wypiszemy. Bezpieczne szkło. Pisz element numer dwa, to jest na przykład dbałość o detale, czyli widać, że to jest świetnie wykończone. Pisz element numer trzy, który wyróżnia tą kabinę, to jest perfekcyjne wykończenie. Ja oczywiście tam się nie znam, na tym wy się le, lepiej znacie, i już mamy te odpowiedzi na pytania. Tutaj sobie zmieniamy, żeby była kabina prysznicowa, żeby lepiej nam się pisało. I teraz zobaczcie. Tutaj macie tylko poszczególne kroki opisu, takiego naprawdę profesjonalnego opisu w sklepie internetowym. I proszę bardzo, wybierasz sobie tutaj, nie musisz pisać, tylko sobie wybierasz to, co ci pasuje. Jak mówiłem, możecie robić sobie setki różnych wersji i tak dalej. Bezcelorowa kabina prysznicowa XYZ. Wyjątkowa kabina prysznicowa do zadań specjalnych. Dobra, mamy już fajny tekst na początek, bierzemy sobie dalej. To będzie ten nagłówek. OK, i teraz tak, tutaj masz opisy, i tak jak mówiłem, to nie jest jeden opis, tylko sobie wybierasz przeróżne opisy do różnych produktów, różne wersje. Jak będziecie dla kogoś pisali, to albo wasz pracownik może wam dać jakieś dwie różne wersje. I proszę bardzo, marka XYZ to jakoś znana tylko zaawansowanym osobom remontującym łazienkę albo na przykład firmom remontowym. Profesjonalne wykonanie, dbałość o szczegóły, to tylko niektóre elementy, czyli ta sztuczna inteligencja już ci stworzyła. Świetny opis copywriterski, większość z Was prawdopodobnie porównacie sobie, nie macie takich opisów, kabina prysznicowa, wyróżniające kabiny prysznicowe wśród kabin dostępnych na rynku. Rozwiązanie to łączy funkcjonalność z niepowtarzalnym i rzadko spotykanym designem. Już za chwilę wyjątkowa kabina prysznicowa może być Twoja. I to czasami tak tylko trzeba sobie poprawić. E, Okej, okay. bierzemy sobie dalej. I to, jest, to się dopasowuje praktycznie do każdego produktu, bo to zależy to, co tutaj wpiszesz. OK, i tutaj znów masz do wyboru wiele różnych określeń, i za każdym razem dla każdego produktu masz dziesiątki propozycji. Co wyróżnia kabinę prysznicową? Oto trzy ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową: wytrzymałe, bezpieczne szkło, dbałość o detale, perfekcyjne wykończenie. Bierzemy sobie dalej. I teraz bardzo ważna rzecz: teraz musimy sobie napisać językiem korzyści. Jaką korzyść będzie miała osoba, która kupi od Ciebie tą kabinę? I teraz mamy tak, gotowe teksty. Oto, co znajdziesz się w kabinie. Poznaj obszerną listę korzyści, którą otrzymasz inwestując w kabinę prysznicową. I teraz proszę bardzo, macie tak zwane rozpoczęcia. Dodaliśmy w oczy, w oczy rzuca się powiedzmy piękne, piękne, powiedzmy, jakieś tam wykończenie, piękne, brakuje mi słowa, aluminiowe. Wykończenie. I teraz klient się pyta, dobra, co ja będę z tego miał? I wreszcie będziecie mieli coś lepszego niż wasza konkurencja, pogłębione korzyści. Czyli ludzie się pytają, co ja z tego co mnie to interesuje, że to jest piękne, aluminiowe. To pozwoli ci cieszyć się, cieszyć się prawdziwą sztuką designu w domu. I teraz wstaw korzyści. I tutaj sobie w korzyści, wstawiacie te pogłębione korzyści. I kolejne. W zestawie otrzymasz. to już tam nie wiem, co możemy otrzymać. Instrukcję. Montaż nawet. Instrukcję u montażu. Montażu. Dobra, i teraz tak, co pozwoli ci na w ten sposób, co pozwoli ci na szybką, szybkie, szybką instalację kabiny. I to Was też uczy pisać. I to robicie szybko. Ja teraz gadam, tak? Bo jeszcze wam tutaj opowiadam. Staw korzyść. I tak sobie piszecie pięć korzyści, na przykład czy 3. Otrzymasz do dyspozycji. Zestaw posiada. E, poczujesz różnicę i zaczniesz częściej się kąpać. Nie wiem. E, o, poczujesz różnicę i zaczniesz częściej. Zaczniesz częściej relaksować się. Się w łazience. W, hmm, i teraz łącznik, czyli to ja będę z tego miał, co to dla mnie, co wpłynie pozytywnie. Na twoje zdrowie. Zobaczcie, to was zmusza do tego, że wyciągacie bardzo fajne rzeczy. Z czegoś, co jest normalne, normalna kabina prysznicowa. Większość firm to pominie, powie, dobra, kabina jak kabina. Idziemy sobie dalej. Dla kogo jest to rozwiązanie? Ludzie się pytają, też zadają sobie pytanie, czy to jest dla mnie. I teraz macie tutaj rozpoczęcie. Czy kabina prysznicowa jest dla każdego? Na pewno nie. Oto grupa odbiorców, którym szczególnie polecamy nasze rozwiązanie. To oczywiście, czy kabina prysznicowa firmy, o to chodzi o tą konkretną XYZ, jest dla każdego. Na pewno nie. Oto grupa odbiorców, czyli kobiety dbające o wygląd mieszkania. Czyli każda mieszkania. Osoby, które doceniają jakość. I nie musi być zawsze tanie, bo jak napiszecie dobry opis, to nie musicie konkurować ceną dla osób, osób, które lubią odpocząć po pracy. To może nie wiem, być jeszcze jakiś hydromasaż, Idziemy sobie dalej. I teraz tak, specyfikacja cechy produktu. Tutaj już musicie sobie wypisać konkretne cechy produktu. Ma rozmiar taki i taki, posiada taką i taką, e, takiej grubości, bo ludzie ten typ szczegółowy tego potrzebuje. Czyli grubość szyby, grubość szkła. Grubość szkła. Tutaj sobie wpisujecie. E, I tak enterem. Rozmiar, rozmiar. tam powiedzmy tyle. Na. I tak dalej. Tego już nie dało się, no bo każdy z Was będzie miał swój, więc to wprowadzacie. Pamiętajcie o tym języku korzyści. I teraz CTA. Musicie się nauczyć robić wezwania do akcji, żeby ludzie to kupowali. I mamy tutaj określenia. Kup teraz i ciesz się korzysta korzyściami z szybkiej decyzji. Proszę bardzo, mamy to i tak. Generuj opis i macie gotowy opis do sklepu internetowego. I zobaczcie. Większość firm ma opisy takiej długości. Wy macie właściwą długość, oczywiście to sobie tam poprawiacie, kopiujesz sobie to i wklejasz sobie na swój sklep internetowy. I w sumie w 10-15 minut masz opis jednego produktu. Myślę, że 10-15 spokojnie dacie radę. I kolejny, 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 różne wersje i tak dalej. Więc tutaj możecie sobie setki produktów opisać. Dobra, napiszcie mi na czacie, napiszcie mi na czacie, kto by chciał mieć takie oprogramowanie, które praktycznie za niego napisze opisy. Później jeszcze zrobimy dla jakiegoś innego produktu. Napiszcie na czacie. Patrycja by chciała. Proszę do testów. Tomek. Ja, ja chcę bomba. Wszyscy. Ja, to oprogramowanie jest darmowe. Nie, nie. Każdy chce. Chcemy. Ja, Rafał. OK. Dobra. Napiszcie też tutaj na czacie. Więc słuchajcie: dzisiaj mamy premierę, Dlatego będziecie mieli dużo prezentów. To narzędzie to kombine. Mega sprawa. Ja chcę zdecydowanie tak. Ja też chcę. OK. Proszę do testów, świetnie, byłoby wspaniale, ja również. Okej, okay, zobaczcie, dziesiątki osób, jak nie setki, chciałyby mieć to oprogramowanie, więc słuchajcie. To oprogramowanie to jest e-com generator, dzisiaj jest premiera, pracowaliśmy nad tym kilka miesięcy, tworzyliśmy te opisy, jak widzicie one są fajnie profesjonalnie napisane, czyli macie gotowe szablony, te opisy są zgodnie z SEO robione, czyli przy okazji będziecie już po pełnym czasie mieli więcej wejść z Google, bo macie dłuższe opisy, więc wygracie też z konkurencją, która na przykład pisze tylko troszeczkę tekstu. Jest to dobrze opisane, więc też będzie to wpływało na nasz sprzedaż. Jest to kompletne, bardzo ważna rzecz. Często pomijacie ważne elementy, bo jakby skupiacie się nie na tym, co trzeba, czyli piszecie chaotycznie, za każdym razem coś innego, a ten program Was pilnuje, żeby te podstawowe rzeczy za każdym razem będą inne, ale schemat zachowujecie. Bardzo ważna rzecz: elementy neuromarketingowe, czyli wpływacie na kupującego, żeby on kupił, czyli pogłębione korzyści, właściwa długość tekstu, czyli robicie to zgodnie z SEO. Google lubi, jak się przykładacie do opisów. Kolejna kwestia. Macie tam jeszcze przybornik copywritera. Tego wam nie pokazałem, ale macie tu jeszcze taki specjalny narzędziownik na dole, że możecie sobie jeszcze tą waszą ofertę podkręcić. Macie Power Words. Czyli możecie na przykład dodać unikalna kabina, masywny materiał, popularna wśród osób remontujących mieszkanie. Pionierskie rozwiązania co do powiedzmy odpływu, natychmiastowy efekt w postaci pięknej m, i tak dalej Łazienki. Czyli tutaj macie jeszcze takie narzędzia, dzięki którym sobie doprawicie waszą, ten wasz opis, chciałem powiedzieć Łazienkę. Kolejna rzecz, macie tysiące wersji opisów gratis, bo tworzycie sobie raz, piszecie, znaczy inwestujecie raz i już później za każdym razem piszecie nie płacąc copywriterom. Oszczędność czasu i pieniędzy. Napiszecie o wiele szybciej niż pisząc z głowy. Po drugie, nie musicie zatrudniać na przykład dodatkowego pracownika. I jeden pracownik, jak mówiłem, to jest około 5-6 tysięcy złotych miesięcznie, przeważnie musicie mieć dwóch i teraz możecie, na przykład, jak macie pracowników, jak mu dacie takie narzędzie, to on wykona szybciej tą pracę. Więc możecie innego pracownika przenieść na przykład do pakowania przesyłek, i innych rzeczy czy na obsługę klienta, i wy macie wtedy więcej czasu. Czyli też macie więcej czasu i więcej zarabiacie, bo ten program będzie sprzedawał więcej. I tutaj macie różne schematy. My będziemy to jeszcze dodawali, na przykład dodamy do odzieży, do kosmetyków, takie dedykowane, ale już na tych, to są takie ogólne i one świetnie działają w każdej branży. Ale żeby tam jeszcze dodać Wam jakieś takie dodatkowe zwroty, żeby, żeby się lepiej tym bawić, żeby mieć więcej możliwości, będziemy to cały czas to oczywiście rozwijali. I teraz tak, jeżeli dzisiaj zamówicie, to dostaniecie dużo bonusów. Pierwszy bonus. Fenomenalna rzecz to jest premiera w sumie tego czegoś. To jest nasze zamknięte forum. Czyli dostaniecie dostęp do forum o wartości 990 zł, które za tyle będzie sprzedawane to forum dostęp do takiej zamkniętej społeczności mojej Mirosława Sparka. I tutaj na przykład będziemy oceniali wasze sklepy internetowe. Będę wam oceniał wasze opisy w sklepie internetowym, czyli mamy zamknięte forum, nie jakąś grupę na Facebooku, gdzie jest cenzura, gdzie tam powiedzmy, będziemy. Ktoś będzie widział nas, bo to my. Tutaj mamy zamkniętą grupę przedsiębiorców i to będzie kosztowało 990 zł rocznie, ale dzisiaj macie to gratisowo do tego oprogramowania. Tutaj są moje sygnały, czyli mówię: Na przykład, będę Wam tu wrzucał wyniki jakichś naszych testów reklam na Facebooku, jakieś wyniki testów tekstów reklamowych, jakieś triki copywriterskie, moje spostrzeżenia więc zamiast samemu wydawać na reklamę, tracić pieniądze na testy, będziecie mieli moje wyniki testów reklam, co na, u nas działa, co nie działa, jakieś nowe nasze pomysły na nasze na webinary, na tunele sprzedażowe, na sprzedaż i tak dalej. Więc sygnały od Mirka Skwarka plus dużo porad, newsy ode mnie, czy jakieś codzienne newsy, co się dzieje w rynku social mediów i e-commerce. Drugi prezent to jest Reels Viral Reels Generator, czyli narzędzie, które wymyśli Wam pomysły na rolki na Instagrama. To jest takie nasze najnowsze narzędzie, które nie miało jeszcze premiery, i tutaj wymyśla Wam 100, chyba jeden, nie, 120. Macie tutaj 120 pomysłów na rolkę. Czyli jak nie macie pomysłu na rolkę, to on Wam wymyśli 120 pomysłów na rolki. Już Wam pokazuję. Czyli wchodzimy sobie tutaj. Przepraszam, bo coś mnie alergię złapała. I zobaczcie, macie, to dostaniecie w prezencie. Viral Release Generator. Czyli tak, nie masz pomysłu na rolkę. Na przykład chcesz napisać coś o, powiedzmy, torty. Torty okolicznościowe. Okolicznościowe. Nagrać rolkę. Jaki cel chce osiągnąć odbiorca rolki? Czyli na przykład chce, nie wiem, mieć. Świetne przyjęcie. Przyjęcie dziecka. Ile sposobów? Pięć sposobów. Wpisz nazwę grupy docelowej. Rodzice. Rodzice. Jaki problem ma grupa docelowa używająca tego narzędzia? Brak umiejętności pieczenia tortów. Ciekawych. tortów. Jak szybko można wprowadzić zmianę po obejrzeniu tej rolki? 24 godziny, godziny albo nawet 60 minut. Wstaw dziedzinę, w której działasz, torty. I to robi Twój odbiorca systematycznie, ale nie ma efektów. Piecze torty, ale nie ma efektów i one są słabe. I teraz tak, zobaczcie, tutaj sobie rozwijacie i macie 120 pomysłów na rolki. 5 prostych narzędzi w dziedzinie tortów okolicznościowych do wypróbowania dzisiaj. Nowy pomysł na tort alert. Top 5 nowych typów w dekoracji tortów okolicznościowych. Złe nawyki w przygotowaniu okoliczności, które blokują rozwój Twojej imprezy. Tej metody boją się rodzice, ale ja ją ujawniam. Tej metody boją się rodzice, którzy robią świetne torty, ale ja je ujawniam. Moje pięć ulubionych narzędzi, aby zrobić świetne przyjęcie dziecka. To pięć aplikacji dla rodziców, którzy chcą mieć świetne przyjęcie. Na przykład jakieś aplikacje do nie wiem, gdzie jest moje dziecko. Jak mieć perfekcyjne przyjęcie dla dziecka? Robiąc te pięć rzeczy inaczej. I Już sobie nagrywasz rolki, tiktoki i tak dalej. 120 pomysłów, i to będzie w prezencie. To będzie w prezencie. Jeszcze dzisiaj, pierwszy raz widzicie tę aplikację. Kolejny prezent, który otrzymacie, to będzie kurs. On jest darmowy dzisiaj dla Was. TikTok Ads, czyli jak ustawić reklamę na Facebooku. Tam reklama to jest kliknięcia, wychodzą po parę groszy. Chyba u nas wyszło dwa grosze kliknięcie. I ja tutaj w tym kursie pokazuję, jak krok po kroku ustawić reklamę na TikToku. To jest prezent dla Ciebie, i do tego jeszcze dostajesz prezent. Nasz kurs, który normalnie kosztuje 499 zł, to jest 11, to jest haker ruchu. Czyli tak naprawdę dostajecie taki oto zestaw. Wart 4159 zł. Dlaczego dostajesz? Dlatego, że to jest taki prezent za szybką decyzję za to, że będziesz pierwszą osobą, która da mi taką pewność, że naprawdę mogę liczyć na swoich klientów i to jest ode mnie prezent. Czyli w tym wyższym pakiecie będą dwa pakiety tańszy i troszeczkę droższy. Polecam oczywiście ten wyższy z tymi wszystkimi bonusami. I tak, łączna oszczędność czyli te wszystkie bonusy to jest. 4159 zł poszukałem, to jest wycieczka do, na Zanzibar, czyli jakbyście te pieniądze sobie zaoszczędzili, zamiast wydawać je na te nasze programy, to jest to równowartość wycieczki na Zanzibar, czyli 4 prawie 1200 zostaje w Twojej kieszeni. Na 4200 zostaje w swojej kieszeni. Do tego jeszcze będzie 20 minut takiego okienka sprzedażowego, bo jeszcze mam dzisiaj dużo wiedzy do przekazania. Jeżeli dołączysz 20 minut do generatora opisów, czyli iCom e Generator, to oprócz tych prezentów, tych wszystkich bonusów, raz, dwa, czyli zamknięte forum na rok, aplikacja WireRise, kurs TikTok, kurs Hacker Ruchu. Rabat na e-commerce generator 1500 zł. To jeżeli to dzisiaj wykupisz dostęp do, to, to dostajesz w prezencie plus dla pierwszych osób w tych 20 minutach, jak się zmieścisz, to dostajesz taką, wysyłasz do mnie tą ofertę, którą napiszesz z tym generatorem i ja ci podpowiadam, co tam jeszcze można dopracować. Czyli łączna wartość tych wszystkich bonusów to jest 4159 zł plus 300, taka moja, taki mój audyt Twojej oferty i uwaga. Pewnie się zastanawiacie, ileż to będzie kosztowało, i uważam, że cena jest bardzo fajna na rozpoczęcie. Bo jak zauważyliście, większość takich ekspertów teraz sprzedaje kursy po 1900 zł, po 2000, po 1000 zł, ale ja mam dla Ciebie prezent. Uwaga, możesz mieć dzisiaj tą aplikację za 590 zł brutto, z tymi wszystkimi elementami. I, I uwaga, startujemy. Otwieramy okienko sprzedażowe 20 minut. Warto się pośpieszyć, żeby te wszystkie bonusy zgarnąć. Czyli kup teraz z rabatem. Potem nie wiem, czy nie podniesiemy ceny, bo może się sprzedać tego tak dużo, że zrozumiemy, że po prostu lepiej jest sprzedawać to drożej, bo i tak się sprzeda. Więc bierzemy sobie kup teraz. I uwaga, za chwilę startujemy. I ten, to oprogramowanie będzie Twoje do dyspozycji możesz pisać, może pisać twój zespół, możesz pisać na zlecenie, możesz pisać tysiąc produktów, opisać, nie ma tam limitu. Są takie programy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych podobne, ale tam się płaci za ilość, jeszcze płacisz za aplikację plus opłacasz jeszcze opłacasz jeszcze dostęp do jakby takie to się nazywają, nie wiem Boże, żetony, którymi to uzupełniasz sobie Czyli takie boże. Szukam, szukam już określenia. Okej. Okay. Czyli musisz jeszcze dokupować kolejne takie elementy, żeby sobie uzupełnić. Uwaga, 20 minut, nie bierzemy jeńców. Za chwilę możesz pisać tak świetne opisy do sklepów internetowych. Uwaga, start. Proszę bardzo, tutaj macie link. Wystartowało. Kto pierwszy ten lepszy. Pamiętajcie, forum, dostęp do forum na rok, sygnały od Mirka, jak coś nowego się fajnego pojawi, jakieś nasze wnioski z reklam, z testów, proszę bardzo. Tam możecie sobie wybrać ten tańszy, za 490, że jest tylko e generator, czyli narzędzie do opisu w sklepie internetowym, albo ten wyższy za 590 zł, gdzie macie te wszystkie elementy. Uwaga, wrzucam Wam tutaj link. Wrzucam Wam tutaj ten link. Wrzucam link i uwaga, link do zakupu oprogramowania. I kom generator. Dobra, 21 osób kupuje, więc gratuluję tym 21 osobom. Widać, że to są przedsiębiorcy, którzy chcą opisywać swoje produkty w sklepach internetowych dobrze. Pamiętajcie, że to jest inwestycja. Jest to inwestycja, bo za chwilę Wam pokażę, ile musielibyście zapłacić copywriterowi. Tutaj przypinam, przypinam tutaj link. Link. Już Wam przypinam link, żebyście mogli sobie osoby, które są na Instagramie, mogą pisać do mnie. Już Wam przypinam link. Będzie tutaj specjalny przycisk, żebyście widzieli na czacie. Jak macie jakieś pytania, wątpliwości, czy to jest dla mnie, jakieś tam. Oczywiście, osoby z Akademii, które są w Akademii Social Media, dostają 100 zł zwrotu, czyli. Po, po zakupie otrzymujecie zwrot. Tutaj wam przypiąłem link. Okej, okay, dobra. Agata, musisz, jeżeli chcesz sobie rozszerzyć do jednego dnia, musisz zarezerwować e, na info. W przypadku typowego sklepu internetowego z dużą ilością asortymentów warto. Myślę, że jak masz nawet 10 produktów, to warto, bo później tak sobie dokupisz kolejne. okej. Okay. Jak o jak fajnie. Dobrze. 25 osób. Tutaj macie link. Proszę bardzo. Wrzucam jeszcze na Facebooku. 21 osób ma dużo fajnych bonusów. Wrzucam tutaj. Bardzo drogi płaszcz wiosenny. Dobra, za chwilę sobie też opiszemy płaszcz wiosenny. Link do oprogramowania. To jest dzisiaj premiera. Link do oprogramowania. Wrzucam Wam tutaj. I tam możecie sobie jeszcze dokupić takie warsztaty, gdzie będziemy wspólnie pisali, opisywali produkt i będziemy wspólnie opisywali produkt. I będziemy też sobie oceniali nasze prace na żywo. Czyli będzie taki, takie warsztaty w sobotę, chyba ostatniego dnia, ostatniej soboty maja. I tam będziemy sobie. I tam będziemy sobie uczyli się copywritingu, opisów w sklepie internetowym i też będę na koniec oceniał wasze opisy. Do, dobra, czy macie jak macie jakieś pomysły, to piszcie. I teraz czy to się opłaca? Czy to się opłaca? Macie tutaj dwie wersje w wersji za 490 zł, w wersji za 490 zł macie tylko dostęp na rok do tej aplikacji ICOM e generator i wsparcie e-mail. Za 590 zł, czyli stówkę sobie dopłacając, to jest wszystko brutto, dostajecie na to fakturę, macie dostęp na rok do aplikacji Ecom Generator, wsparcie e-mail i telefoniczne, dostęp do zamkniętego forum Mirosława Skwarka, czyli sygnału od Mirka, tam jest dużo takich fajnych zakładek, gdzie będziemy tworzyli wspólną taką społeczność. Aplikacja Viral Reels Generator, Viral Reels generator czyli narzędzie, które wymyśli Wam 121 pomysłów na TikToki, na rolki, na Instagramie. Kurs VOD, TikTok Ads, czyli reklama na TikToku i darmowy kurs Hacker Ruchu. Duży kurs o reklamie, o tym jak generować ruch. Tutaj macie link. Tutaj macie link. Osoby, które są na Instagramie, to u mnie w bio jest też już link. Czy będzie część merytoryczna? Tak, będzie część merytoryczna. Zobacz. Tutaj, jak zakończymy tą część sprzedażową, to mamy tutaj o. Będą błędy w copywritingu. Więc Gosia, możesz, to jeszcze jest 15 minut, możesz sobie zrobić kawę. Przejść się na balkon, jak nie lubisz, nie chcesz oprogramowania. Napiszcie, co Cię blokuje przed inwestycją. Czy dobrym tekstem motywem jest słowo typu premiera, promocja, niespodzianka. Agata. Z takimi tekstami zrobiłem 6 milionów w 3 lata. Więc chyba jest w miarę dobre. Ty może masz jakieś inne teksty i zrobiłaś nimi 8 milionów, to mi wrzuć tutaj. To zobaczymy. Chyba że po prostu pytasz się tak na zasadzie, bo ja ci nie powiem, to trzeba sprawdzić wszystko. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Piszcie, jak macie jakieś pytania. I teraz tak. Czy te 590 zł, gdzie to jest w sumie dwa wyjścia na zakupy wasze obecnie, a macie tutaj naprawdę rozwiązanie problemu z opisami na sklep internetowy. Napiszcie, jak ktoś już kupi, to piszcie, że już kupiliście. To piszcie, że już kupiliście. Napiszcie, czy macie jakieś pytania, wątpliwości. Chyba, że teraz dokonujecie procesu. Jutro jest webinar o reklamie w Google, o reklamie na Facebooku. Okej, okay, już kupione. Piotr już kupił. Dobra, dziękuję. To mamy. A jutro te wszystkie osoby, które kupią jutro dzisiaj i jutro też będzie webinar. Okej, okay, Magdo, rozumiem. To też będę was indywidualnie witał. Czyli będziemy mieli coś takiego, że będziemy się wzajemnie witali, czyli tak zwane serduszka. Czyli każda osoba, która się tutaj dzisiaj zainwestuje w to oprogramowanie. To będzie przeze mnie indywidualnie przywitane. Czyli mamy iCom e Generator. Do tego, tak jak mówiłem, mamy aplikację Viral Rise Generator, czyli będzie Wam wymyślał pomysły na wiralowe rolki. Kolejna rzecz, macie kurs o TikToku, reklamie na TikToku. Normalnie są sprzedawane za 490 zł. I macie duży kurs Hacker Ruchu, gdzie macie 33 lekcje, jak generować, czyli 33 sposoby, skąd brać ruch w internecie. Jeżeli chcesz fakturę Damian, to pisz na info.maupa.getall. Faktura to info.maupa.getall. która pisz na info.maupa.getall.pl. Dobra, teraz sobie sprawdzę to jeszcze jakieś wasze inne produkty do opisania. I teraz tak, czy to się opłaca? Zobaczcie, tutaj macie stawki copywriterów za napisanie tekstu. Czyli tak, 25 zł za 1000 znaków. Ile ma ten tekst, który wygeneruje ci generator? To jest około 1500 znaków. W takiej wersji teraz na webinarze. Jak tam jeszcze coś dopiszecie, tę specyfikację macie 2-3 tysiące znaków. Więc tutaj musielibyście zapisać, napisać, dać temu copywriterowi 50-60 zł. Ten jest te 40 zł za 1000 znaków. I teraz po, policzcie sobie. Ten tekst, który wygenerowałem, on miał tutaj 1300, 1400 znaków. Czyli trzeba zapłacić copywriterowi 50 zł za jeden opis produktu. Czyli koszty. 100 opisów, 100 produktów to jest 5000 zł. Pamiętaj, że w swoim sklepie internetowym zaraz będziesz miał kolejne produkty do opisania, czyli znów będzie trzeba płacić copywriterowi i prawdopodobnie uważam, że on takich dobrych tekstów jak z tym generatorem nie napisze, bo tam macie setki różnych zwrotów, to jest w tym fajne. Więc macie taki kombajn, który będzie Wam tworzył opisy na różne sposoby, profesjonalnie napisane, no, ja nie, nawet bym się nie zajmował teraz opisywaniem sklepów produktów, ale stworzyłem oprogramowanie, żeby mój styl, moje 20-letnie doświadczenie powodowało, że będziecie mieli najlepsze opisy e-commerce tutaj w regionie. I teraz tak, taki copywriter by wziął za coś takiego 50 zł. Jak masz 100 produktów, to już masz 5 tysięcy kosztów. Tutaj inwestujesz te 490 albo 590, zależy od tutaj akcji, ale tam masz dużo bonusów. I tak naprawdę masz to na cały rok, czyli przez cały rok sobie piszesz, ile ci tam ślina na język przyniesie. Dobra, słuchajcie, Paweł kupił, Wojtek, Monika kupiła, dzięki. Opisy odzieży, jak najbardziej edyto. Dobra, bierzemy sobie jakiś opis odzieży. Okej, okay, rysowanie na żywo, dzięki. I teraz zobaczcie, macie wybór, stoicie przed wyborem: albo będziesz płacił copywriterom, pracownikom, to, co też będzie kosztem, albo swoim czasem będziesz płacił. I tak, copywriter za 100 takich. To jest przykład. Jeden przykład, jedynka. Zatrudniasz copywritera, Wysyłasz mu, że ma tam opisać produkty. On musiałby przyjechać do Ciebie jakieś tam powiedzmy zdjęcia. Tkaniny dzianiny. Dobrze Marto, za chwilę sobie zrobimy. Opłacone. Ula kupiła. Zobaczcie, ile osób już jest na pokładzie. Dołączajcie do tej fantastycznej społeczności. Czyli tak, copywriter wezmie 5000 tysięcy złotych. Musisz mu te produkty wysłać, czyli koszt wysyłki, albo musi do Ciebie przyjechać, więc też sobie policzy. 14 dni będziesz 7, 14 dni czekał na teksty, czas na komunikację, poprawki. Kolejne produkty to znów 5000 tysięcy złotych klientowi. Doczy temu copywriterowi. Z tym oprogramowaniem masz jednorazowo. Inwestujesz 490 za samo oprogramowanie lub też z bonusami. Tutaj macie link. Proszę bardzo. I masz tak, tekst w kilka minut, nic nikomu nie tłumaczysz, siadasz sobie ty albo twój pracownik i po prostu działać. Jeżeli masz pracowników, e, którzy mieliby opisywać produkty, jest jeszcze 9 minut, jest jeszcze 9 minut. Czy jest jakiś o, o sposób opisu w biżuterii, srebrne przykład kolczyki? Za chwilę Ci napiszę dla kolczyków, bo to jest, to jest wy nie, pewnie część z was nie rozumie, bo to jest moja męczarnia, że ja pokazuję, że to co tam wpiszesz, to on ci to opisuje. To, co wpiszesz, on ci do tego dopasowuje słowa. To nie jest dla ubrań, to nie jest dla kolczyków, to jest dla wszystkich produktów fizycznych. Super, dziękuję Tadeuszu. I teraz tak, jeżeli masz pracownika, który robi takie opisy, Paweł Kupione. Ja nie nadążam tutaj zatwierdzać, że osoby kupiły. Jeżeli pisze u ciebie pracownik, to kup mu narzędzia. Czyli też potraktuj to oprogramowanie, że jest to programowanie, które ma swoje narzędzia. I teraz tak, pytanie-odpowiedź. Mirku, ale ja nie mam sklepu internetowego. Napiszcie mi, kto nie ma sklepu internetowego. Jeżeli nie macie sklepu internetowego, to po pierwsze, możecie pisać dla kogoś za 300-500 zł dniówki, popijając sobie herbatę. Jeżeli chcecie mieć sklep internetowy, a nie macie, my mamy taką usługę założenia sklepu internetowego. Mamy usługę założenia sklepu internetowego. Możecie tutaj napisać, jeżeli chcecie, to my ci założymy i stworzymy Ci opisy, a później Ty już sobie z tym generatorem będziesz tworzył albo tworzyła. Dobra, i teraz tak. Już to do Was wracam. Piszcie pytania i później mamy jeszcze tą partię wiedzy oczywiście. Jest tego taka przerywnik na reklamy. Dobra, macie jeszcze 10 minut, skorzystajcie. Tak, zwrot 100 zł, jak ktoś jest w Akademii Social Media, to po zakupie piszę na info.maopagetol, zwróćcie mi 100 zł. O, tutaj macie tą informację. Jestem w Akademii Social Media, więc jak po zakupie napisz na info.maopagetol, a zwrócimy Ci 100 zł. Okej okay, Renata, super. Cześć Arturze. Jeżeli nie mam sklepu internetowego, jak wtedy korzystać? A, a co masz, Edyto? No to jak masz produkty, to możesz opisywać je i wrzucać na Facebooka. Słuchajcie, jak nie macie sklepu internetowego, to możecie robić z tego posty na Facebooku i tam sobie reklamować. Albo na przykład, jeżeli sprzedajecie na Oliksie, na Allegro, to też służy do Allegro. Bo sklep internetowy to jest tylko pewna forma, ale te opisy pisze się tak samo w sklepie internetowym jak na Allegro. Ok. Jeżeli masz usługi Agato, to mamy do tego inny program, generator ofert. O, jeżeli ktoś ma usługi, to mamy do usług specjalne oprogramowanie. Ono się nazywa generator ofert. Za chwilę wam dam link, ale nie wszystko na raz. Dobra. I teraz tak, jeszcze mieliśmy tutaj do odzieży. Ktoś się pytał. Więc tak, piszemy sobie teraz do ubrań. Piszemy sobie teraz do ubrań. Czyli tak, wchodzimy sobie w, w generator. Wchodzimy sobie w generator, aplikację. Wy też za chwilę sobie tak wejdziecie. Macie tutaj ikon e generator proszę bardzo. Masz ikon e generator wybieramy sobie. Tutaj teraz zrobimy z długim opisem, z długim nagłówkiem, dobra? Czyli długi nagłówek, yy, krótszy, opi, długi opis. Dobra, wpisz nazwę produktu. Co tam mieliśmy zrobić? Sukienka. Nazwa produktu, sukienka, yy, sukienka. Ja się nie znam na sukienkach, więc będzie kiedyś się sprzedawaliśmy. Ale nie pamiętam, jakie tam opisywałem. Sukienka w kwiaty. Kwiaty. Dobra. Staw ogólną nazwę produktu, sukienka, bo tam czasami odmiany robimy sukienka. Co tutaj nie wpiszecie, to ten program wam napisze. Na ten. Okej. Okay. Super. Jowita kupiła, choć nie ma jeszcze sklepu. Sukienka. Dobra, wpisz dominujący kolor. Na przykład czerwony. Czerwony. Wpisz nazwę grupy docelowej kobiety, modne kobiety. Modne kobiety. Wpisz nazwę marki XYZ, bo ja nie znam. Wpisz, jaki problem rozwiązuje ten bro, problem. Brak stylizacji. Na wiosnę. Jak będziecie mieli na przykład sukienkę na wesele, to wpiszecie sukienka na wesele, wiosnę. Jaki cel chce osiągnąć klientka? Chce wyglądać czołowo. Przełożywy wygląd. Osiągnąć wygląd. No, musicie takie rzeczy wiedzieć, bo Niemcy też oczywiście to ćwiczyli, będą takie specjalne warsztaty. Staw korzyść, jaką osiągnie klientka, po tym, że kupi sobie posiadanie niezwykłej sukienki w garderobie. I teraz tak, czas, czas osiągnięcia efektu, tej osiągnięcia tej super sukienki, no to czas przesyłki, nie? czyli 48. Jeżeli to jest sklep stacjonarny, nie musicie tego pisać. I teraz tak, co wyróżnia twojo, te, twój produkt, tą sukienkę, czyli niezwykłe kolory, niezwykle żywe kolory, żywe kolory. Wpisz element, który numer 2, powiedzmy, świetnie leży. Na przykład nie wiem, dokładne szycie. Weźcie poprawkę, że tutaj patrzy na mnie 300 osób i no, chcę to zrobić w miarę szybko. Więc wy będziecie pisali w skupieniu, w ciszy, nie przy 300 osobach na żywo. Wpisz element numer 3, dokładne szycie. Powiedzmy, bawełna, 100% bawełny. I tyle. Już dobra, to piekło przyszedłem tutaj. Wybrałem te wszystkie rzeczy i to jest najtrudniejszy element. I teraz sobie wybieramy. Proszę bardzo, masz nagłówki. Dlaczego tylko nieliczne modne kobiety potrafią posiadać niezwykłe sukienki w swojej garderobie? Dlaczego tylko nieliczne, tutaj tylko sobie odmianę zmieniasz, modne kobiety potrafią posiadać niezwykłe sukienki w swojej garderobie? Mamy na główach. Możesz to wrzucić, mówiłem, na Facebooka, możesz sobie te teksty wrzucać na OLX, na Vinted i tak dalej. Bierzemy sobie dalej. Wybierz wstęp. Oferujemy Ci sukienkę w kwiaty, które wyróżniają wyjątkowe wykonanie i na wręcz dbałość o szczegóły. Jest to niezwykłe rozwiązanie dla modnych kobiet, które szukają jakości i stylu. Marka XYZ to synonim wyjątkowego luksusu, dbałości o szczegóły i detale. Jeżeli masz problem z brakiem stylizacji na wiosnę, to sukienka w kwiaty będzie idealnym wyborem dla Ciebie. Masz genialnie napisane, jakby to pisał dobry copywriter. Wpisz opis elementów, które wyróżniają. Jeżeli zastanawiasz się, czym różni się sukienka kwiaty od innych sukienek na rynku, to musisz poznać te trzy wyróżniające się elementy. Niezwykle żywe kolory, dokładne szycie. 100% bawełny. Tutaj możecie, możecie sobie później to doskonalić. I teraz lista korzyści. Oto, to, co zyskujesz decydując się na naszą sukienkę w kwiatki. Proszę bardzo. Docenisz yy, bawełniane yy, wysokiej jakości bawełnę. Jeśli <laughs> bawełnę. I teraz tak, on Cię tutaj zadaje pytanie: Co ja będę z tego miała, że mam wysokiej jakości bawełnę? To pozwoli ci czuć się, czuć się świeżo, nawet w największych upałach. Nawet w największych upałach. I to narzędzie będzie Wasza za chwilę. To oczywiście sobie dopisujesz i wiemy sobie dalej. Dla kogo jest to rozwiązanie? Czy sukienka kwiaty jest dla każdej kobiety? Na pewno nie. Oto grupa odbiorców, którym szczególnie polecamy to rozwiązanie. Kobiety lubiące luźny styl. Styl. Kobiety żyjące pełnią życia. Zobacz, opis praktycznie pisze się sam. Jakby To jest taki copywriter, to jest ten taki ja, który cię pilnuje, prowadzi cię za rękę. Cechy sukienki w kwiaty. Najważniejsze cechy naszej sukienki, i tutaj wpisuję sobie 100% bawełna, yy, bawełna, bawełna, yy, instrukcja tam prania, dalej, teraz wezwanie do akcji. Yy, kup teraz sukienkę w kwiaty. Kup teraz i ciesz się korzyściami z szybkiej decyzji. Kup teraz, zanim wyprzedamy stany magazynowe. Generuj opis i proszę bardzo, tutaj nie mamy niestety chyba sukienki. Tutaj sobie wybierasz, ale to jest tylko podgląd i zobacz, masz gotowe, możesz to sobie wrzucić. Zobaczcie. Dlaczego tylko niszczy kobiety potrafią posiadać, potrafią posiadać niezwykłe sukienki w swojej garderobie? Jest fajne pytanie. I sobie wchodzisz na fanpage'a i masz opis sukienki. Więc co byście tu nie wpisali, to Wam wyjdzie. Nawet możesz na prywatnym profilu sobie wrzucić opis sukienki, dodać zdjęcie. Oczywiście to jest głównie robione pod sklep internetowy, ale jak ktoś go nie ma, może zacząć od fanpage'a. Bo to się w sumie nie różni tym, że żeby nie poszło, bo powiedzą, że jakieś włamanie miałem. Dobra, napiszcie, jak Wam się podoba. To genialne narzędzie. Zobaczmy, ile os osób. Dobrze sobie rodzisz. Dziękuję. Już teraz jest 200. Czy jest dostępna? Nie, Mikołajon, ale jeżeli nie będzie Ci pasowało, to masz gwarancję satysfakcji. Dobra, kolejne. Dobra, jeszcze zrobimy sobie 3 minuty i już przechodzimy do kolejnych elementów. Przechodzimy sobie do kolejnych elementów. Dzisiaj mamy premierę naszego nowego programowania ICOM Generator, czyli pierwszy polski program do tworzenia opisów do sklepów internetowych. Jest spoko. Dziękuję, Dominik. Pamiętajcie, że macie też gwarancję satysfakcji. Tak, Jeżeli coś Wam nie będzie pasowało, nie będziecie zadowoleni z tych opisów, będziemy zwracali pieniądze. Tutaj macie link. Jeszcze odpowiem na kilka pytań. I teraz tak, czy te opisy poprawią sprzedaż? Na 99%, w mojej opinii, tego co sprawdzałem, to jest naprawdę przemyślane, dzięki Łukaszu. Na 99% będą to lepsze opisy, lepiej napisane od większości polskich sklepów internetowych, czyli macie wreszcie taki spokój, że będziecie mieli przewagę nad innymi sklepami internetowymi. Więc. W dużym prawdopodobieństwie za miesiąc, za dwa, z tymi opisami lepsze SEO, wyższa pozycja w Google prawdopodobnie, większa konwersja, no bo lepiej opiszecie te produkty. Za chwilę wam pokażę błędy i zobaczycie, że wiele firm pisze bardzo słabe opisy. Kupione, Jola kupiła i słuchajcie, nie bójcie się tego, że sobie nie poradzicie, bo macie nasze wsparcie e-mail. Jak wykupisz sobie ten wyższy pakiet. To masz też wsparcie wideo, czyli jak coś będzie nie tak, to nasz pracownik odbiera, pomaga ci, instruuje cię i zrobimy sobie też takie spotkanie, warsztaty z tego oprogramowania. Więc ja ci pokażę, nie martw się, to jest tylko, to jest narzędzie bardzo intuicyjne. Tu już wiele osób ma to nasze oprogramowanie podobne, takie, bo mamy tych różnych programów, mamy generator ofert. Jak ktoś ma usługi, to dla usług mamy generator ofert czyli takie narzędzie, które pisze u oferty do usług, ale to za chwilę. Czy sobie poradzę? Warsztaty o 20 w środę. Jutro o 20 się spotykamy i będziemy się uczyli też pracować na tym narzędziu, więc spokojnie. Jeżeli ktoś jest w Akademii Social Media, to on sobie dostanie zwrot 100 zł, bo u nas technicznie jest to łatwiejsze. Kupujesz za całość i my ci piszesz do nas, zwracamy ci na twoje konto. Czy mogą korzystać pracownicy? Nawet muszą. I jeszcze jedna ważna rzecz. Weźcie pod uwagę, że tutaj pisząc z tym programem, uczycie się pisać lepiej. Więc to Wam zostanie na lata, poćwiczycie sobie z tym programem, nabierzecie wprawy z tymi słowami, zwrotami. Ważna rzecz, tutaj nigdy nie siedzisz przed pustą kartką, nie męczysz się z pisaniem, to będzie sama przyjemność. To zobaczcie jak to fajnie powstaje i masz gotowy tekst, coś na czym wiele osób siedzi parę dobrych godzin, tutaj pyk od razu. Jak nie masz sklepu, Możesz pisać dla innych, możesz pisać na fanpage'a. Sklep sobie założysz. Mamy taką usługę założenia sklepu internetowego. Jeżeli ktoś by chciał, tam 1990 zł netto zakładamy ci sklep internetowy. Robimy pięć pierwszych opisów produktów, czyli wprowadzamy. Mirek, mam geo? Czym to, czy mi to potrzebne, jak mam geo? Jak, jak masz sklep internetowy albo chcesz zarabiać na pisaniu ofert, to, to jest Ci potrzebne. Napisaniu opisów do sklepów internetowych. Dobra, kolejne cztery osoby jeszcze zamawia, więc damy Wam jeszcze kupić i przechodzimy dalej do, do treści, tych merytorycznych. Dobra, i pamiętajcie o bonusach. Duży pakiet bonusów. Kurs haker ruchu. Okej. Okay. No i dobra, i słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma środków, to może teraz napisać na info że na przykład rezerwuje sobie na jakiś inny termin. Czyli podsumujmy jeszcze wszystkie te bonusy. Jeszcze ostatnie trzy minuty podsumuję bonusy, czyli tak. Monika kupiła. Patrycja kupiła, ok. Dobra, mamy to. Czyli tak, pierwsza bardzo ważna rzecz, forum. Pokażę Wam teraz to forum. Macie dostęp do takiego naszego zamkniętego forum i tam jest dużo fajnych tematów. Pokażę Wam w ogóle to forum. Forum. Dobra i zobaczcie, macie tutaj forum, dostaniecie link do zalogowania się. My to będziemy ten dostęp sprzedawali za... 990 zł na rok. Na razie tutaj rozkręcamy. Będziecie mieli newsy od Mirka, czyli jak coś nowego się pojawi w social mediach, wchodzi sobie tutaj po, na porannej kawie i czytasz post, może ze mną dyskutować, e, macie sygnały od Mirka, czyli jak coś nowego, w jakiś sposób, sygnały, y, są takie fora, gdzie ktoś gra na Forexie albo na giełdzie, to ktoś wchodzi, ten cały ekspert i mówi, słuchajcie, kupujcie dzisiaj te akcje po tej cenie. Więc ja Wam będę tutaj mówił, Słuchajcie, warto teraz zainwestować w taką i taką reklamę. Będę wam pokazywał sygnały ode mnie, czyli na przykład jakieś wyniki testów. Dzisiaj, na przykład, pytałem się was w ankiecie, gdzie widzieliście tą informację o webinarze. Więc tutaj wam zdradzę, w tym zamkniętym forum tej naszej społeczności, co najlepiej zadziałało, tak? co, Ile się, jak się sprzedało na webinarze? Jaka sztuczka najlepiej zadziałała? Czyli macie moje najlepsze kawałki macie do mnie dostęp tutaj na tym forum. Czyli tutaj będziemy zamknięci, będziemy się wzajemnie wspierali. Będziecie tutaj też mieli takie coś jak opisy produktów, możecie wrzucać swoje opisy, ja będę je oceniał z zespołem tutaj i inni członkowie. Macie social media, czyli triki na Instagramie, Facebooku, jak macie jakieś problemy, tu sobie pomagamy. Generowanie ruchu, reklama w Google, reklama na Facebooku, pozycjonowanie SEO, pytania, podpowiedzi itd. E-commerce. Sklep internetowy, copywriting. Tutaj będziecie wrzucali swoje opisy i ja będę je oceniał. Będziemy sobie tą informację zwrotną. Tutaj, twórczość, grafiki, live, webinary. Nagrania tutaj będę też wrzucał z moich liveów i webinarów. Macie biznesy. Biznes lokalny, przedsiębiorczość, MLM, programy partnerskie, sprzedaw kursów i e-booków. Czyli tu tworzymy sobie społeczność przedsiębiorców. Bardzo ważna zakładka, współpraca JV. Jeżeli mam listę mailingową i ty też masz listę mailingową, ty wysyłasz mailing i zapraszasz na mój webinar. Ja zapraszam na Twój. Kwestie motywacji, produktywności i zapisy live. Tutaj będziemy też wrzucali nagrania z webinarów i tak dalej. Czyli dostęp do tej społeczności jest jako bonus. To macie za darmo, jak wykupicie sobie dostęp do generatora ofert. Dziękuję, Agato. Do tego jeszcze uwaga, to mamy. Kolejna rzecz. Reels, viral Reels Generator. Przyznam wam się bez bicia, że tą aplikację napisałem dla siebie, żeby mieć więcej. Teraz e, real, e, real, rol, rolki robią świetne zasięgi. Warto to wykorzystać. Tutaj macie 120 pomysłów na rolki, więc e, bardzo fajne wsparcie. To macie na rok za darmo. Znaczy dodajemy to do rolek. E, TikTok, Ads, jest to nowe miejsce, gdzie można się ustawiać swoją reklamę. Proszę bardzo, korzystacie. E, hacker ruchu, pokażę wam jeszcze ten kurs. Pokażę Wam jeszcze ten kurs, jak on wygląda. Ile tu macie lekcji? Do tego jeszcze dostajecie kurs za darmo, hacker ruchu. Kursy. I macie hacker ruchu, czyli 33 sposoby zdobywania ruchu w internecie. 33 sposoby zdobywania ruchu w internecie. O, hacker ruchu. Zobaczcie, tu jest lekcji. I ten kurs dostaniecie za darmo. Macie, jak zdobywać na grupach, na Facebooku, na fanpage'u, z Instagrama, jak generować ruch, jak budować listę mailingową. Spójrzcie, 30 lekcji o 33 metodach: jak w podcastach, jak na Pinterestie generować ruch, jak na Twitterze, na LinkedInie, z programach partnerskich, jak z SMS-ów, gdzie się dostaliście ode mnie tego SMS-a, jak na YouTubie, czym jest metoda YouTube JV, chatboty, grupy na Facebooku, strategia Mailing JV, strategia Blog Forum JV. To macie strategię zdobywania klientów. 30 lekcji, 30 lekcji od praktyka i to macie za darmo. Jeżeli wykupicie dostęp ten wyższy do generatora, nawet mam koszulkę hackerzuch. Czyli pokazuję na ekranie, uczycie się ze mną, jak jeszcze byłem młody. To naprawdę fajne. Czyli szukasz stron blogu. Dobra, ten kurs zostajecie w prezencie. Ostatnia szansa. Tutaj, proszę bardzo. A, nie widać ekranu. Jesus. To wreszcie napisaliście jakieś fajne komentarze. Dobra, pokazuję Wam. Zobaczcie, ile tu macie lekcji. Reklama displayowa, strategie omni SMS i voice-smS, pisma branżowe, LinkedIn-to są wszystkie sposoby na budowanie ruchu. Chatboty, YouTube JV. Facebook Ads, szkolenie z reklamy na Facebooku, szkolenie reklama Google. 14 sposobów na ogromne zasięgi na Facebooku, czyli ruch z zasięgów. <laughs> Tutaj macie na lekcję, jak generować ruch organiczny z Facebooka. Już się przeładowuje. I to dostajecie w prezencie. Ten duży kurs. Dobra, 14 sposobów na duże zasięgi. I macie pokazane na ekranie, co mamy robić i jakie są różne strategie. Okej, okay, dobra, już był ekran pokazany. Dobra, jeszcze dwie osoby wskoczyły. Okej, okay, już nie męczę. Czyli łącznie te wszystkie bonusy, które tutaj dostaliście, to jest równowartość wycieczki na Tanzanię, Zanzibar. Oczywiście wiem, że prawdopodobnie byście tego wszystkiego nie kupili, ale żeby wam pokazać, ile jest tych prezentów, które dla Was przygotowałem, dziękuję tym osobom. Jutro Was będę witał. Okej. Okay. Mirko, da radę dopłacić ewentualnie. Dobrze, Arturze, to napisz na Infomopogetol. Będziemy się uczyć, i słuchaj, edyto, będziemy się widzieli na forum. Dobra, idziemy sobie dalej, i, i tak jak mówiłem, przechodzimy już do kolejnych kwestii. Czyli tak, teraz sobie powiemy o tych błędach copywriterskich, czyli jakie pięć błędów w opisach drastycznie psuje sprzedaż. Czyli pierwsza bardzo ważna rzecz to jest taki błąd techniczny tekst, czyli to, co Wam przed chwilą pokazywałem odnośnie tego opisu w sklepie internetowym, że kolorystyka, a kolor czegoś, nie? Misja nie działa, ale w jakim sensie. Tak, trzeba założyć konto e, tym mailem, którym się logujesz, e, którym kupiłeś Piotrze. Dobra, czyli zbyt techniczny tekst. Jeżeli ktoś jest takim, znaczy, pierwszy taki bardzo ważny błąd, ja dzisiaj powiedziałam o wielu błędach, to nagranie też oczywiście otrzymacie. E, powiedziałam o wielu błędach, e, które polegały na tym, że my zbyt mocno wchodzimy w swój produkt. Czyli jak my się skoncentrujemy, że nasz produkt jest najważniejszy e, i w momencie, gdy. E, ty siedzisz głęboko w swoim biznesie, czyli tak na przykład, jeżeli ja się zajmuję jakimś technicznymi, albo jeszcze nie daj Boże, bym programował, to ja opisując Getola, bym się skupiał na tym, jakie tam, jakiego kodu użyliśmy. Salesmenago, jak tam sobie wejdziecie, to tam zobaczycie, że jest bardzo techniczny język. Tak? Oni oczywiście, to wynika u nich z tego, że oni kierują Salesmenago, czyli też takie narzędzie do automatyzacji, oni kierują swój przekaz do specjalistów, tak? czyli do programisty, który będzie to wdrażał. Ale ogólnie musicie zawsze bardziej być tym. Klientem i z jego perspektywy opisywać produkt, niż byś właśnie tym właścicielem firmy, który ma tak potężną wiedzę o produkcie, a klient Twój ma taką wiedzę. Czyli Ty jesteś 10 pięter wyżej od swojego klienta, więc musisz pisać prościej. Więc tym błędem to jest to, że piszemy za technicznie. Żeby pisać, bo tu było często takie pytanie: jak prosto opisywać swoje produkty albo usługi? Jednym z tych rozwiązań, jak to prosto robić, to jest po prostu używać różnych porównań. Czyli staraj się porównać coś, co jest skomplikowane, do takiego języka, żeby nawet dziecko to zrozumiało. Czyli jak najprościej, czyli na przykład, jeżeli to się z API, to zamiast tłumaczyć to technicznie, to porównaj to do takiej kłódki, do klucza, który pasuje do kłódki. Nie? Czyli na przykład chce się jeden program połączyć z drugim i potrzebuje klucza. Żeby wejść do, tej, do tego drugiego programu, i to jest jaka kłódka, a ten API to jest właśnie ten klucz. Więc można to łatwo wytłumaczyć. I jest taka zasada, że jeżeli dziecko zrozumie Twój opis copywriterski, to znaczy, że inni też będą go rozumieli. Napiszcie na TikToku, jak się czujecie, dajcie znać, stuknijcie mnie dwa razy w nos. Mamy 100 osób na TikToku. I teraz słuchajcie, jeżeli chcecie, mówiłem, że dzisiaj najbardziej wytrwali dostaną mojego e-booka. To jest 53 elementy, zwiększające sprzedaż w sklepie internetowym. Ola Kupiła, gratuluję. Dzisiaj mamy sprzedaż oprogramowania, który pisze opisy do sklepów internetowych, więc na TikToku też możecie jakoś kupić u mnie na Instagramie. I teraz tak, jeżeli chcecie otrzymać tego e-booka, 53 elementy zwiększające sprzedaż w sklepie internetowym, to musicie teraz tak, wejść na mój fanpage, udostępnić tego live'a, który tam jest na swoim facebooku i napisać opinię o e-com generator. Oczywiście opinię na temat tego oprogramowania, co widzieliście, czy Wam się podoba ten program, czy zrobił na Was wrażenie. I jak to zrobicie, to napiszcie na info że wyglądałem zadanie, proszę o e-booka. Więc teraz Wam dam link do tego mojego live'u. Dam Wam link do mojego live'a. I wystarczy, że napiszecie opinię o generatorze, generatorze opisów do sklepów internetowych, czyli ICOM generator. Już wam daję link. Więc na TikToku też możecie jakoś kupić u mnie na Instagramie. I teraz tak. Bardzo tak logicznie. Na TikToku możecie u mnie kupić na Instagramie. No ale tak to działa. Dobra, wrzucam Wam tutaj link, czyli napisz opinię o e-com. Oczywiście na podstawie tego, co widziałeś, więc możesz tam napisać. Na podstawie tego, co widziałem na webinarze, super narzędzie, słabe, co tam uważacie, napisz opinię i każda osoba, będziemy jej jutro wysyłali tego e-booka. Napisz opinię o oprogramowaniu. Jeszcze pamiętajcie, na końcu będzie certyfikat. Napisz. Opinię. I przechodzimy do kolejnych błędów w copywritingu. Pokażę Wam jeszcze, jak pisać 12 razy szybciej. Okay, dobra, tutaj macie link, napisz opinię, czyli wchodzicie sobie tutaj, już ci mówię, tu będzie. Napisz, napisz opinię. Wchodzicie Wam też tutaj link. Jeżeli ktoś jest w akademii social media, to dostaje też 100 złotych zwrotu. Jeżeli ktoś ma akademię social media, dostaje też 100 złotych zwrotu. Dzisiaj mówimy o copywritingu, czyli jak pisać lepsze oferty do sklepów internetowych. Osoby, które są na live na fanpage'u, oczywiście też tak, opinie pod live'em. Jak to zrobicie, piszecie na info.maupagetol.pl. Na zasadzie wykonałem zadanie. Poproszę ten e-book 53 elementy w sklepie internetowym. Warto. Tutaj jest taka checklista. Dzięki której się dowiecie, jak opisywać. Damian był pierwszy. Damian Konopski napisał: IKOM Generator 3.0 zapowiada się kozacko. Super. Muszę to trochę po zamykać. Okienek. I za chwilę przechodzimy do kolejnych błędów w sklepie internetowym. I będziemy mówili o błędach w sklepach internetowych za chwilę. Dobra, napiszcie opinię, co sądzicie. A opiszę tym produkty cyfrowe. Łukasz, bardziej do produktów cyfrowych masz ten. Masz generator i. No, czy możesz sobie kupić? Jak ci nie będzie pasowało, to pójdzie zwrot, tak? Na pewno się da, tak? Tylko, że bardziej tutaj widział Facebook Ads Generator. No, w komentarzu Łukasz, napisz: Tu masz wideo. No i masz komentarz. Dobra, pokażę Wam. Zobaczcie, jak się przekierujecie. Jak się przekierujecie. Teraz coś na sobie. Dobra, dodałem opinię, dziękuję. W opinie pod filmem napisz, Pedzi. Ty chyba ja ci kojarzę z Instagrama. Udostępnione dzięki. To napiszcie jeszcze na info o udostępnione. O, jest do Dobra, teraz zobaczcie. Wchodzisz sobie tutaj, napisz opinię. Chodzisz sobie tutaj, napisz opinię. Pamiętajcie, że jeszcze będzie certyfikat za chwilę. Co jest skuteczniejsze, Google Ads czy Facebook Ads? Nie ma czegoś takiego, że coś jest skuteczniejsze, ale gdybym miał powiedzieć, co jest skuteczniejsze, w mojej opinii Facebook Ads jest trochę bardziej skuteczny. Jeżeli chodzi o te algorytmy, ale to też zależy od wielu czynników. Powinieneś tu i tu sobie przetestować, sprawdzić, co ci się bardziej opłaca, zintegrować te dwa kanały. Zobaczcie, jak jesteście tutaj, to klikasz sobie tutaj komentarze, komentarz, i piszesz komentarz. Jest 33 komentarze, więc wiele osób to już napisało. I jeszcze będziemy mieli sesję pytań i odpowiedzi. Będę odpowiadał wtedy na pytania. jak widzicie, to już mi się wszystko tu zlagowało, bo mam na otwierane tych okienek. I to naprawdę jest dla na niego męczące. Bardzo. Dobra, 33 osoby napisały komentarz. 100 minut później. Dobra, udało się iluż tam osobom. Zobaczymy tu jeszcze. O, jest, widzicie? Dla mnie to jest kosmiczne odkrycie. Kapitalne programowanie warte używania. I generator to super narzędzie. I proszę bardzo, macie opinię. Super. Dobrze dziękuję. Wspaniałe narzędzie. Super produkt, super narzędzie. Niesamowita pomoc. Okej, okay, dobra. Dziękuję wam bardzo i piszecie na info że poproszę, czyli tutaj na ten adres poproszę e o iBuka. Dobra, kolejny błąd. Yy, tu już sobie pokazaliśmy. Błąd numer 2. To jest to, że używanie słów, które nic nie wnoszą. Nie? Czyli często używamy takich zapychaczy. Teraz trudno mi jest gdzieś tam powiedzieć bez powietrza, ale często czytacie jakiś opis i on wiele rzeczy ma takich, które nic nie wnoszą. One nie dają żadnych korzyści, żadnych jakby. to są takie upychacze. I co jest bardzo ważne, jak już napiszecie opis, to starajcie się go przeczytać. O, dziękuję za różyczki. Starajcie się go przeczytać, ten opis. Internetowy, starajcie się go przeczytać i zadać sobie pytanie, czy mogę napisać to prościej. Pamiętajcie, że jedną z jedną z informacji, które mi się udało, jakby o moich klientach zdobyć, czyli o tobie też, to jest też to, że praktycznie nie ma, większość osób nie ma teraz czasu. Zostało tu 186 osób, mamy 20 osób na TikToku. Stukajcie serduszka, dzięki bardzo, jesteście fantastyczni. Więc jak już napiszesz tekst, to staraj się, czytając ten tekst, zadać sobie pytanie, czy naprawdę to słowo musi tu być, czy ono coś wnosi. Czyli ty czytasz sobie ten akapit po akapicie i zadajesz sobie pytanie, co, czy ono coś zmienia w mózgu tego klienta. Czyli piszcie prościej, wyrzucajcie ten te taki bełkot, bo ludzie nie mają czasu czytać, jeżeli ich tekst wciągnie, to oni przeczytają, jeżeli ktoś ma naprawdę z czymś problem, to przeczyta ten tekst, jeżeli on będzie ciekawie napisany, to też go przeczyta, tak jak wam tutaj tworzyłem z ICOM generatorem te teksty, ale upychacze powodują, że jest to coś, co nie wnosi nic, ta osoba nie rozumie, o co chodzi, bo im dłuższe zdanie, to jest też bardzo ważne, że jest im dłuższe zdanie, tym ten tekst jest bardziej skomplikowany. Teraz wam pokażę jeszcze jedno narzędzie, ono się nazywa jasnopis. Super, dziękuję Łukasz. Jasnopis. Kolejne narzędzie, które Wam pokażę teraz, to jest narzędzie Jasnopis. Ono jest darmowe. Nie jasnopis, tylko jasnopis. 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 I to jest narzędzie, które właśnie sprawdza tę mglistość tekstu. Czyli im tekst jest bardziej konkretny, tym jest tutaj lepiej oceniany. Czyli tutaj możecie sobie nawet też wkleić te, te teksty z iCom Generator i zobaczycie, że one są przejrzyste. I on Wam przeanalizuje, czy te zdania nie są za trudne? Im prościej napiszecie, tym będzie łatwiej. Jasnopis.pl. W mojej książce też o tym mówię. Dobra, wrzucam wam tutaj link, jasnopis.pl. Za chwilę jeszcze będę certyfikat i też opowiem wam, opowiem wam o tym, jak pisać nawet 10 razy szybciej. Dobra, kolejne narzędzie, błąd numer 3, to jest to, że. Opisujecie produkty ze swojej perspektywy, nawet ich nazwy, które są kluczowe, czyli ten początek tekstu, nazwa twojego produktu, czy to jest wyszukiwarka Allegro, czy to jest wyszukiwarka Google, to to jak nazwiesz swój produkt, który sprzedajesz, i ma kluczowe znaczenie. Zobaczcie tutaj. Mamy tak naprawdę portfel. Tak? Chcemy sobie, jest firma, która sprzedaje portfele, ale tak naprawdę, jak sobie zobaczycie w Senuto, to portfel wpisuje tylko 27 tysięcy osób tam miesięcznie w Google. Ale 74 tysiące osób wpisuje portfel damski. Więc jeżeli jakaś firma ma portfel damski, ale na, napisze, w, jakby, tą pierwszą frazę, nazwę produktu portfel, jakaś tam firma XYZ, to ma o wiele mniejszą, chyba nawet dwa razy mniejszą szansę na wyszukanie niż osoba, która napisała już konkretnie portfel damski. Więc na przykład używajcie sobie Senuto, to jest narzędzie senuto.com, napiszę Wam Senuto. Jest też wersja, oczywiście, po polsku, bo to jest polski program. I tam sobie sprawdzajcie, że jak już masz jakiś pomysł, że ja wam opisał ten produkt taki tak, czyli tą nazwę tego produktu, to sobie wpiszcie w Senuto i zobaczcie, jak Polacy to wpisują. Czyli zawsze lepiej mieć 74%. No, czyli, oczywiście, tam też będzie duża, duża konkurencja, ale lepiej być tam, gdzie ludzie cię szukają, niż być jednym, ale i tak cię nikt nie szuka. Nie? Więc to też, jakby tutaj ta nisza jest ważna, ale uważam, że większy ruch daje Wam. OK, a słowo kosmiczne wnosi się coś do, po, do postrzegania produktu. Marianno, w każdym tekście reklamowym masz ten element informacyjny, jakby są trzy takie składniki. W każdym tekście masz składnik marketingowy, czyli kosmiczne coś jest, masz składnik informacyjny, że to jest portfel damski kosmiczny, i masz ten element marketingowy, ten informacyjny plus marketingowy. Czyli tak podsumowując, Mamy informację, że to jest portfel, mamy marketing, że jest kosmiczny i mamy ten, ten element, właśnie taki informacyjny, opisowy, że to jest portfel damski. Czyli mamy te trzy obszary. Wklej przykładowy wpis do jadło, jasnopisarza. Yy, Łukaszu, wkleisz, zobaczysz. I teraz tak, kolejna rzecz, bardzo ważna, bardzo częsty błąd. To jest to, że wiele osób ma coś takiego, że tworzy bardzo krótki opis, albo w ogóle ich nie tworzy, z tego względu, że jakby ludzie nie wierzą w to, że opisy mogą dać im większą sprzedaż. I to jest taki, czyli tak, ktoś zakłada sklep internetowy i na przykład jest przedsiębiorcą, który ma mało czasu. I powiem Wam tak, ja uważam, że wiele osób, jakbyśmy się tak popytali ludzi, to większość powie, że my nie czytamy opisów w internecie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja czy ty, my w większości nie czytamy opisów. To jest prawda. Ale jeżeli coś nas interesuje, to my się tak wkręcamy w to czytanie, że w większości przypadków nie pamiętamy, że myśmy jednak to czytali. I dlatego macie to narzędzie, które się nazywa hotjar, żeby sobie sprawdzić, czy ludzie naprawdę Twoje opisy czytają, czy też nie. Jak sobie tutaj wejdziesz w ten hotjar, to zauważysz, że no oczywiście teraz jest oferta na webinarze, więc robicie inne rzeczy, ale zobaczcie, niektórzy nie czytają, ale niektórzy, na przykład ktoś tutaj czytał 28 minut. Tutaj 18 minut ktoś tą ofertę doczytywał, 30 minut, tak? 10 minut, czyli widać, że ta osoba myśli, zastanawia się i tak dalej. I to jest 26 minut temu. Zobaczcie, ile było wejść na stronę. Dopiero premiera generatora ofert. I z webinaru, czy tam jeszcze już z innych miejsc, z Instagrama, większość tutaj z Facebooka osoby wchodzą i już się zaczyna ruch. Ja mogę sobie podejrzeć i widzę, że jest sens napisać dłuższy opis, bo część ludzi tam analizowało go 30 minut. Na przykład. Ok. Na jaki mail? Getol. Czyli nie, nie możecie wpaść w taką pułapkę infomaupaGetOL.pl. To jest taka częsta pułapka. Co było wcześniej, jajko czy kura? Czyli tak, nie tworzę dłuższych opisów, bo nie widzę w tym sensu, bo i tak mi się nie sprzedaje. A może właśnie to się nie sprzedaje, bo masz słabe opisy. Jak ktoś wchodzi, bo to jest kabina prysznicowa, nie wiem czemu mnie naszło na te kabiny prysznicowe, ale to jest taki typowy i e komensowy produkt. I teraz zobaczcie, w tym miejscu, tutaj gdzie mamy tą kabinę prysznicową, jakaś firma w ogóle. Nie napisała nic. Ja specjalnie brałem takie ostatnie strony Google'a, bo wiedziałem, że tam będą najgorsze opisy, no bo Google tak działa. Jeżeli to by się nie chciało opisać produktu, no to twój produkt został zepchnięty daleko w Google. A te na pierwszych miejscach w Google, na tych pierwszych trzech 10 będziecie prawdopodobnie mieli najlepsze opisy, którymi się warto też wzorować, jeżeli chodzi o długość. Czyli zasada, jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Jeżeli to by się nie chciało stworzyć ważnego opisu, to ten klient będzie podświadomie sobie myślał, że jak jemu się nie chciało opisać, to pewnie jak będzie wysyłał, to też mu się nie będzie chciało tego dobrze zapakować, tak? Albo nie chciało mu się stworzyć jakiegoś dobrego produktu, z, ściągnąć z hurtowni, bo jest leniwy. Więc też jakby wasze te dłuższe opisy, które będziecie robili z E-Com Generator, one będą powodowały to, że one będą też dłuższe i będą pokazywały wasze zaangażowanie. No i dobra, i kolejna rzecz to jest to, że brak języka korzyści i przycisku bólu. Czyli oprócz tego języka korzyści musicie też. Za, tak jakby umieszczać, osadzać daną sytuację w kontekście Twojego klienta. Tak jak tutaj mamy, nie? Zobaczcie, wykonano go z innowacyjnej tkaniny polamidowej, bazującej na technologii REG. No i teraz Ty nie wiesz, co to jest ta technologia REG, to jest taki techniczny język. Później oczywiście, i tutaj nie wiemy o co chodzi, bo jego włókna pochodzą z recyklingu. Które włókna? Te REG, no dobra, z recyklingu, czyli to jest eko, yy, ekologiczne. Będąc wysoce wodoodpornymi, i teraz kolejne pytanie: Czy tak się mówi w tramwaju? Czy coś jest wysoce wodoodporne? No nie. Może być coś bardzo wodoodporne, albo o wysokiej wodoodporności. Tak mówimy. nie? No ale dobra, tu w miarę może być. I teraz tutaj możecie napisać kontekst, nie? czyli na przykład tutaj jest, fajnie by było, specjalna konstrukcja systemu nośnego, to jest jakiś chyba plecak, dopasowuje się do ciała właściciela i perfekcyjnie przylega. I teraz możesz sobie, które docenisz podczas intensywnej, wyczerpującej aktywności. Czyli możesz osadzić, wyobraź sobie, że tam powiedzmy jesteś na szlaku i po pewnym czasie zaczyna cię niedopasowany plecak uwierać. Robią się rany i to jest ten przycisk bólu. Dzięki temu plecakowi jesteś od tego ubezpieczony, to się nigdy nie wydarzy z tym plecakiem, czyli boisz się tego, że kiedyś miałeś plecak, który ci się tam obtarł po jakimś tam podróżach po górach, ten, ten plecak jest całkowicie inaczej skonstruowany, czyli os, osadź to, o czym mówisz w kontekście twojego klienta. To jest akurat w miarę dobrze zrobione jeszcze to, że intensywnej wyczerpującej aktywności, ale lepiej by było to przenieść do konkretnej sytuacji, będziesz w górach i tak dalej. Okej, okay, więc tak funkcjonuje. Genialna sprawa. I teraz słuchajcie, tego typu opisy o wiele lepsze, myślę, że może nie o wiele, ale lepsze na przykład od tego opisu, bo ten jest, jest tutaj mało różnych typów copywriterskich, jest to w miarę dobrze napisane, ale możemy to jeszcze bardziej poprawić. I właśnie z generatorem, ICOM generator, macie wymuszenie tego języka korzyści. Czyli tutaj tak do końca on nie został zasygnalizowany, a w e generator macie właśnie wymuszenie, żeby napisać, tutaj macie ten łącznik, co ja będę z tego miał i on Ci tworzy ten język korzyści. I słuchajcie, podnoszę jeszcze stawkę, ostatnia dobitka, ostatnie 5 minut, dodaję jeszcze jeden bonus, bo chcę Wam jeszcze pokazać jedną ważną rzecz, taką psychologiczną. <laughs> Musicie wiedzieć, że psycholodzy społeczni, to mnie bardzo zainteresowało, bo psycholodzy społeczni zajmujący się właśnie sprzedażą internetową, czyli te osoby bardziej od neuromarketingu, bo one się zajmują tym, co się dzieje w mózgu klienta, że on kupuje. I oni wyodrębnili takich 21 haków, to się tak mówi w copywritingu, czyli takich 21 argumentów, które powodują, że ludzie przekonują się do zakupu. I my stworzyliśmy na tej podstawie oprogramowanie, które się nazywa Core Influence Generator. Te osoby, które już kupiły, to mam dla was dobrą wiadomość, bo wy już to macie. To jest taka niespodzianka. Ale te osoby, które się jeszcze wahały, to zobaczcie, pokażę Wam, jak działa to oprogramowanie. Możecie sobie to jeszcze dodać do Waszych opisów, czyli napiszecie opis w ICOM Generator i jeszcze taką listę korzyści opartej na neuromarketingu, czyli te argumenty, które one są sprawdzone, to nie jest jakieś tam wróżenie fusów. Te argumenty, ja je gdzieś tam znalazłem w amerykańskim opracowaniu, gdzie napisano 21 rzeczy, elementów, które psychologicznie dają Ci gwarancję, że to przekonuje ludzi do zakupu. To nie oznacza, że to wpiszesz i to 100% ludzi kupi, ale to jest zbadane, jak się pytano ludzi, co Cię przekonało, to wymieniali jeden z tych 21 elementów. I zobacz, jakie to jest genialne. Masz jakikolwiek produkt w sklepie internetowym, wybierasz sobie 5 takich elementów pasujących do Twojego produktu i jakby szansę, na to, że ktoś kupi, się mega zwiększają. I będziecie mogli sobie to dodawać do swoich produktów, do opisów. Jak napiszecie całość i jeszcze sobie dokleicie ten taki wyróżniający element, to będzie Was wyróżniało na rynku e-commerce. Już wam pokazuję. I to narzędzie się nazywa Core Influence Generator, czyli taki core podstawa wpływu psychologicznego na ludzi tekstem. I to jest naprawdę mega. Skuteczna aplikacja. Nie wiem, czy groźna, ale naprawdę działa cuda. Core Influence Generator. I zobaczcie, tak jak mówiłem, macie 21 rzeczy, które powodują, że ludzie kupują. Jak nie macie pomysłu, śpieszycie się, można zrobić randomowo. Czyli ten program wam to wylosuje. I bierzesz sobie, wybierz, on ci wylosuje 5 argumentów, chcesz inny pyk. I bierzemy sobie, powiedzmy, bierzemy sobie 5 jakichś przykładowych. I tworzymy sobie, utwórz listę. I teraz musi znów uzupełnić. Wstaw nazwę produktu. Co tam sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie tą sukienkę. Sukienka. Sukienka wiosenna. Na innych webinarach będę oczywiście pokazywał też inne branże. Sukienka wiosenna to jest takie oprogramowanie, które pisze opisy do sklepów internetowych albo prowadzi ciebie w 80-90%, ci napisze opis do sklepu internetowego z zasadami psychologii sprzedaży, neuromarketingu i copywritingu. Sukienka wiosenna. Dobra. Wstaw drugą nazwę, czyli taką ogólną sukienka. To się wydaje głupie, ale to jest po to, żebyśmy mogli, jakby nie, żeby w kółko nie było sukienka wiosenna. Wstaw ogólną nazwę produktu. Tutaj może sukienka wiosenna, stylizacja wiosenna. stylizacja wiosenna. Wstaw ogólną nazwę produktu, czyli sukienka. Tutaj będzie ogólna. Wstaw nas grupy docelowej, kobiety. Kobiety, gdzie stosuje się Twój produkt w stylizacji, w wyjściach, na spacer, w weselach? Tam, gdzie będzie. Po jakimś czasie zakup się zwróci. Tak, akurat to nie pasuje, więc nie będziemy tutaj mówić o zwrocie, więc napiszemy sobie nie wiem, 48 dni. To znaczy, że kiedy dojdzie. I teraz, jaką główną potrzebę ma Twoja grupa docelowa? Chce wyglądać seksji sekcji świetnie, chce wyglądać atrakcyjnie. I zobaczcie, ograniczona ilość. Ludzie często kupują, bo jest ograniczona ilość. Oczywiście nie zdradzę Wam 21 tych elementów, tylko 5. Resztę będziecie mieli już w tym oprogramowaniu. Ok, zamów sukienkę wiosenną teraz, bo to ostatnie sztuki. Zamów sukienkę wiosenną dzisiaj, bo zamykamy zapisy. Umów właśnie kończy nam się dostępność sukienki wiosennej w XYZ, dlatego zamów teraz i ciesz się ze swojego egzemplarza. Mamy napisane. Zakup dodaje prestiżu. Nie, cho, nie chodź wydeptanymi ścieżkami, dlatego sukienka, nie chodzisz wydeptanymi ścieżkami, dlatego sukienka wiosenna wyróżni cię na tle innych kobiet. Och, ależ to działa. Czyli jestem inny niż wszyscy. Kolejny argument. Myślę, że tutaj nie macie jakby argumentu, że ty, Mirku, to tak nie działa. Chyba czujecie, że zakup się zwróci. Inwestycja w sukienkę zwróci się po 48 dniach. Zrób sobie prezent. Po prostu zrób sobie prezent, zapomagając sukienkę. Sukienka wiosenna jest dla Ciebie, bo jesteś tego warta. I szybka dostawa. Wiemy, że nikt nie lubi czekać, dlatego wysyłamy produkty jak najszybciej. 89% klientek otrzymuje przesyłki w, 20, w ciągu 24 godzin i macie dodatkowy taki dodatkową listę korzyści. I za każdym razem możecie sobie inne polosować, pomieszać i wasz sklep internetowy, czy wrzucać to na fanpage'a, macie dodatkowe argumenty. Więc, jeżeli się zdecydowałeś i jednak chcesz mieć to oprogramowanie, czyli to Cię jeszcze przekonało, robimy sobie ostatnią dogrywkę. Czyli ostatnie 5 minut dzisiaj i już jutro się bawisz tym oprogramowaniem czyli oprogramowanie piszące, opisy do sklepów internetowych kup oprogramowanie i zaraz certyfikat. Myślę, że już parę osób się bawi. Napiszcie, wrażenia. Okay. Dobrze. No i uwaga, startujemy dogrywka i wyobraź sobie, że już jutro siadasz, wchodzisz sobie w to oprogramowanie i opisujesz. Napiszcie mi jeszcze, jaki produkt opisać, bo lubię się bawić tym programem. Marcin, ale to, masz, to jest dodatkowe oprogramowanie, Marcinie. A Core Influence, nie wiem, czy go masz, sprawdź. On jest dodatkiem, kolejnym bonusem, czyli oprócz tych bonusów, które tutaj wyliczyłem Wam, pokazałem. Czyli tak, oprócz tego bonusu, że macie dostęp do zamkniętego forum, gdzie będziemy się wspierali, oceniali Twoje oceny, oferty, opisy, będziecie w mojej społeczności, gdzie będą sygnały ode mnie, w co warto inwestować, jeżeli chodzi o reklamę, Wyniki testów, wyniki badań moich wewnętrznych. Na przykład wysyłamy mailing, robimy test tematów i wysyłam Ci ten temat wygrał. Robimy testy grafiki albo ustawiamy reklamę na ruch, a drugą na konwersję i mówię Ci: wysyłam Ci screen na tym forum. Zobaczcie, robiliśmy ostatnio testy. Tyle kosztuje to, tyle, tyle. My też mamy, yy, pamiętajcie, że mamy, yy, prowadzimy konta reklamowe naszym klientom. Oczywiście nie będziemy pokazywali, jaki to produkt. Ale na przykład branża dentystyczna, salon urody, zobaczcie, tak ustawiliśmy reklamę, taka i taka grafika. Nie? I będziemy też pokazali wyniki. Dom drewniany, ok. Czy srebro, ale konkretnie jakiś pierścionek. Jeżeli chodzi o dom, obrazy, jak mogę to sprawdzić? W dziale aplikacji. Karma dla zwierząt, weźmiemy karmę dla zwierząt. Ten dodatek jest w mocniejszej wersji? Nie, Łukaszu, on jest w każdej. Znaczy, nie, sorry, w tej wyższej wersji, bo wyższa wersja ma bonusy. Ok, kolczyki ze srebra. Dobra. Bierzemy kolczyki ze srebra, z próba 925. Dobra, wchodzimy sobie. Kolczyki ze srebra opisujemy teraz. Kolczyki ze srebra. Już gdzie mam to programowanie? Jest. Czyli influence to będzie taki dodatek, czyli, no, zobaczcie, my tutaj ogólnie stworzyliśmy taką stajnię. Tu jest 38 aplikacji. I każda z nich załatwia jakieś problemy, które mieliście i je rozwiązuje op oprogramowanie. I teraz tak. e-com Generator tworzy Wam opisy do sklepu internetowego. Weźmiemy sobie ten długi, e, e, długi opis, krótki nagłówek, długi opis, długi nagłówek. To są takie fajne, kopiaryterskie nagłówki. I teraz tak. Nazwa produktu: Kolczyki srebrne gruba tam powiedzmy 925, chyba tak to było. Wstaw ogólną nazwę produktu, kolczyki albo srebro. Kolczyki może. Kolczyki to zawsze pamiętajcie, że możecie sobie tam później poprawić. Kolczyki, Wpis dom, wpisz dominujący kolor srebrny. Wpisz nazwę grupy docelowej. Komu? To mogą być na przykład młode pary, albo na przykład wielbiciele biżuterii, albo wielbicielki biżuterii, czy tam konserki. Wielbicielki biżuterii. Oczywiście jak ktoś prowadzi biznes, to wie jak się nazywa jego klient. Wpisz nazwę marki, na przykład jakaś tam marka X, Z, bo wiem, że tam czy tam mennica jakaś. Wpisz jaki problem rozwiązuje ten, ten produkt, tak? czyli na przykład brak bo przerażnie przy biżuterii będzie brak, e, powiedzmy, nowej kolekcji biżuterii. Może być brak pomysłu na inwestycje. Wpisz, jaki cel chce osiągnąć klientka, e, inwestując w produkt. Wyróżniające się biżuterie. Posiadanie. Posiadanie wyróżniającej na tle innych biżuterii. Wstaw korzyść jaką osiągnie ta klientka czyli brak wyróżniający się na tle brak biżuterii. wyróżniający się na tle innych. Jest na przykład tanich pierścionków. Jaką korzyść osiągnie ta klientka. Dostojny powiedzmy wizerunek albo Profesjonalny wizerunek. I teraz tak, jaki czas na przesyłkę? 48 godzin. I tak, który wyróżnia element pierwszy, nie? czyli wysoka próba? Próba, element numer dwa, najwyższej jakości srebro. Srebro, bezpieczna przesyłka. I teraz tak, piszemy sobie i teraz bierzemy. Pierwszy element, wybieramy. Jak mniej niż 48 godzin osiągnąć profesjonalny wizerunek za pomocą tam biżuterii? Czy można mniej niż 48 godzin? Dlaczego tylko niż te wielbicielki biżuterii potrafią wypracować profesjonalny wizerunek dzięki srebrnym tam pierścionkom? Oto jak osiągnąć profesjonalny wizerunek, inwestując w kolczyki, srebrne próby. 925. I macie, jak wszyscy się koncentrują na opisie, tam macie takie prostsze nagłówki, to jest taki bardziej rozbudowany. Oto jak osiągnąć profesjonalny wizerunek, inwestując w kolczyki w srebrne próby 928. Teraz dalej. I teraz tak. Oferujemy Ci kolczyki srebrne próby tej i tej. Kolczyki srebrne to wyjątkowe połączenie jakości i stylu. Kolos srebrny podkreśla wyjątkowość tego rozwiązania. Tego te, te dzieła sztuki, można tutaj podkreślić. Dzięki tak wysokiej jakości i próby kolczyki wreszcie e, osiągniesz, e, rozwiążesz problem. Tutaj musielibyśmy napisać: rozwiążesz problem braku biżuterii, wyróżniającej się na tle innych e, tanich pierścionków przy niewielkich kosztach. I teraz tak. To, co wyróżnia kolczyki srebrne, to. Co, wy, co wyróżnia kolczyki srebrne, próby tej i tej? Oto trzy ważne elementy czyniące tę ofertę wyjątkową. Wysoka, wysoka próba, najwyższej jakości srebrno, bezpieczna wysyłka. Dalej. I teraz mamy oto, co zyskujesz decydując się na kolczy, kolczyki. I proszę bardzo, do, yy, dajemy Ci, otrzymasz najbardziej popularne kolczyki w Paryżu. Dobra, co ja będę z tego miała? To pozwoli ci wyróżnić się na tle przyjaciółek. To pozwoli ci wyróżnić się. Czyli macie psychologię sprzedaży. Wyróżnić się na tle przyjaciółek. Dobra, staw korzyści. Tutaj oczywiście dopiszecie, bierzemy sobie dalej. Do kogo jest to rozwiązanie? Kolczyki srebrne próby jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli należy do którejś z poniższych grup. Osoby szukające jakości i detali, detali. osób szukających prezentu. Niebanalnego prezentu. I pamiętajcie, że to jest jeden ze styli, tak? Później są inne. Dalej. Specyfikacja. Cechy, najważniejsze cechy kolczyków srebrnych próby tej i tej. Wysoka próba, yy, odporność na zniszczenie. Na matowienie, nie wiem, jakiś herezjon, powiada, widać, że w, srebrze, w srebrnych rzeczach nie chodzę i wezwanie do akcji. Kultowe kolczyki, srebrne próby tej, te już niedługo mogą być u ciebie. Kup teraz i ciek się ze swobody, jaką dają tego typu biżuteria. Generuj opis i tutaj sobie tylko oczywiście to poprawiasz, dopracowujesz. Tutaj jeszcze masz te emoji, czyli na przykład możemy sobie się zainspirować w tym Power Wars, nie? Czyli na przykład. Mamy kolczyki. Kolczyki srebrne to możemy sobie dopisać profesjonalne, natychmiastowe, silne, autenty, z autentycznego srebra, na przykład. Nie możemy sobie dopisać. Kolczyki z autentycznego srebra. Znacznie, nie potrzebujecie kursów, bo tutaj będziecie się razem z tym programem uczyli, jak pisać opisy do sklepu internetowego. Więc jak widzicie, już opisałem dzisiaj. Okej, okay, tekst jest w już. Dobra, ale one tutaj już sprawdzam. Tylko no, nie wiem, czy on nie, nie wyłapie. Biżuterii. No, tekst zrozumiałe dla osób z wykształceniem średnim, tylko on tutaj jakby całość mi na czerwono wziął początku, więc jest jakiś błąd, ale ogólnie tekst nieco trudniejszy, zrozumiałe dla osób z wykształceniem średnim lub mające duże doświadczenie życiowe, ale tutaj wyjątkowość, no musimy trochę taki, podkreśla wyjątkowość tego rozwiązania, no bo też nie możemy aż takim betonem tutaj jechać, więc uważam, że 4 na 7 jest ok możecie sprawdzić swoje teksty, tutaj się do niczego nie przy... A bo tu czasami są też błędy, więc no ja to szybko pisałem i też on bierze pod uwagę, że próba 925 i to jest trudne, bo to jest już techniczne określenie, więc myślę, że spokojnie 5 na 7 by było, więc się pokazałem Ci. Dziękuję za dzisiaj, muszę już zakończyć udział, super. No i słuchajcie, Marcin1, Tak, Marcinie, dla mnie to jest, jak mam problem z spróbowaniem. pięć rzeczy, jakie warto wiedzieć o budowie domu. No bo o domie to nie jest problem, tylko na o budowie domu, nie, Marcinie? Rozumiem cię. OK, dobra, i słuchajcie, na koniec jutro się widzimy, jutro się widzimy, a teraz certyfikat ukończenia, bo wiele osób czekało, więc uwaga, certyfikat ukończenia szkolenia. Jeżeli ktoś chce dostać certyfikat, musi do mnie napisać na Instagramie z TikToka. Certyfikat. I tutaj Wam rzucam. Ależ była dzisiaj przygoda, naprawdę prawie 2 godziny, 40 minut. Coś będę myślał, żeby Wam udostępnić nagranie. I już tutaj patrzę sobie: certyfikat. Certyfikat. Ok, i na fanpageu też za chwilę wrzucę. I jeszcze sobie po certyfikacie robimy sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli będziecie jeszcze mieli, oczywiście pytanie, odpowiedzi, jeszcze wam pokażę ten Reels Generator, Viral Reels Generator, czyli mamy też taką aplikację, która pisze, wymyśla 120 pomysłów na rolki i TikToki. Czyli wpisujesz raz i on ci wymyśla 120 pomysłów na rolki i TikToki. Ok, link do certyfikatu. Jak obiecałem będzie sesja pytań i odpowiedzi. Link do certyfikatu. Rzuciłem. Przypinam. I jeszcze na fanpage'u. Osoby, które są na fanpage'u. Certyfikatu. Dobra, już przypinam. Okay. Jeżeli chcecie na TikToku link do certyfikatu ukończenia szkolenia, to napiszcie do mnie na Instagramie. Dobra, jest certyfikat. 53 osoby wypełnia. Za chwilę Wam pomogę uzupełnić, odpowiedzieć na pytania i będzie sesja pytań i odpowiedzi. Czyli, jak macie jakieś pytanie odnośnie tekstów, e-commerce, to te osoby, które wytrzymały, 147 osób wytrzymały, wytrzymało do końca. Było oczywiście trochę sprzedaży, ale myślę, że nawet jak sprzedawałem to oprogramowanie E-Com Generator, no to pokazywałem Wam, jak się pisze. Więc no też uczyliście się pisać przy okazji tego schematu tych różnych nagłówków, no bo tam jest bardzo dużo tych nagłówków. Oczywiście no nie wszystkie z tych tam 9 pasują. To jest naturalne, więc to trzeba sobie je wybierać, ale zobaczcie. <laughs> Tutaj mamy te. I oczywiście też tam będą różne branże. Dlaczego ostatnie egzemplarze kolczyków srebrnych dziś prawdopodobnie znikną z naszego magazynu? Nowość: kolczyki srebrne próby 925, które rozwiązują problem braku nowej kolekcji biżuterii. Ważna aktualizacja dotyczy wielbicielek biżuterii, które nie do końca radzą sobie z problemem braku na rynku wysokiej jakości biżuterii. U nas się możesz obkupić. No i tworzymy sobie opis. Nie? Tutaj mamy te kolczyki srebrne, to prawdziwy hit naszego sklepu, który zabiera, zbiera najwyższe oceny klientów, którzy w większości stanowią, wielbiciel, którą w większości stanowią wielbicielki biżuterii. Wyjątkowy styl, dbałość o szczegóły, wykończenie. Tu możecie sobie oczywiście dorabiać pewne rzeczy. I pamiętajcie, że tu możecie sobie zmieniać za każdym razem żeby klient jakby no nie czuł, że cały czas wykorzystujecie jeden schemat i my tutaj jeszcze będziemy dodawali schematy, bo mam kilka fajnych pomysłów, oczywiście będziecie mnie też inspirowali. Spotykamy się w środę na takim szkoleniu. Wyślij link do dzisiejszego filmu. Będzie u mnie na fanpage'u. Będzie u mnie na fanpage'u Ewa Gałecka. Ewa Gałecka 95. Musisz do mnie wejść na Instagrama. E, tutaj na TikToku sobie wchodzisz i jesteś u mnie na Instagramie. W jakim narzędziu można dyktować opisy? Już ci mówię, tylko jeszcze tutaj tak. To jest sesja Q&A, klikamy sobie certyfikat, wypełniacie sobie dlaczego kupiłeś, nie kupiłeś aplikacji ICOM e Generator. Tak. Tutaj podajesz e-mail, żebym Cię jeszcze przekonał i teraz przechodzicie tutaj na certyfikat. I teraz tak, czy powinno się pisać i poprawiać literówki jednocześnie? Nie, bo wtedy się wypada z rytmu pisania. To mówiliśmy na początku, to będzie takie trochę podsumowanie. Opis powinien być jak? Szwedzki stół, polana pełna maków. Nie pytajcie, o co mi chodziło, ale musiałem szybko coś wymyślać. Jak zwykły opis? Szwedzki stół, bo tak mówiłem, że tak to działa. W jakim narzędziu można dyktować opisy? Google Docs. A, potem tego nie pokazałem Wam. Nowe programowanie Milka Skwarka i e Kom Generator służy do pisania, tworzenia opisów w sklepie internetowym. To przy okazji też Wam sprzedaję, czyli nawet w certyfikacie i quizie, jeszcze Wam przypominam, o zakupie e generatora, to jest ukryta sprzedaż, lokowanie produktu. Mirosław Skwarek, znaczy Ty wpisujesz swoje imię i nazwisko. I teraz zobacz, tutaj macie certyfikat e-commerce copywriting i to już sobie wyświetlacie. Zbierajcie te trzy certyfikaty, bo kto będzie miał trzy certyfikaty później dostaje szkolenie, czyli nagranie z webinaru gratis. Dobra. W jakim narzędziu można dyktować opis? Już Wam pokazuję. Opisy chciałam Wam właśnie pokazać, że zamiast pisać, można dyktować. I tym narzędziem jest Google Docs. Oczywiście tam też, chyba już, Word też coś takiego ma, ale jak sobie wejdziemy w Google Docs, proszę bardzo, tutaj mamy Drive, wchodzimy sobie w Google Docs nowy. Wchodzimy sobie nowy dokument, i tutaj masz. Opcję dyktowania opisu. Czyli bierzesz sobie swój produkt i możesz o nim opowiadać. Czyli bierzemy sobie na produkt, który chcemy opisać w sklepie internetowym, na przykład yy, taki kij do selfie. <laughs> bierzemy sobie tutaj narzędzia, pisanie głosowe i klikamy sobie. Ten kij do selfie jest wykonany z takiego trwałego materiału. Kropka. Możemy, jest bardzo kompaktowy, dlatego możesz go sobie złożyć i po prostu włożyć do kieszeni. Czyli od 3-metrowego kija do selfie, zmieniasz go w coś, co jest bardzo poręczne. Możemy też nagrywać w kilku mm, orientacjach, albo pionowo, albo poziomo. Do tego jest on cichy, więc jeżeli nagrywasz w nocy, nie wiem, czemu się nagrywać w nocy, a i do tego jeszcze masz specjalnego pilota, który jest dobrze tak zamontowany, tutaj też kompaktowo, tutaj jest taka specjalna bateria i jak gdzieś tam masz daleko, to możesz sobie tutaj zintegrować z tym, czyli on się łączy za pomocą Wi-Fi. Boże, Bluetooth chyba. No I tyle. No i już mamy opis. No i to możemy dodać plus połączyć to z naszym, z naszym ICOM generatorem. Dobra, słuchajcie, spotkamy się w środę, y, jutro o 10. .00. Będziemy mówili o reklamie w Google, co zrobić, żeby właśnie ustawić ten remarketing. Okej, okay. y, re remarketing. No, musie, muszę się wyspać, bo jutro się widzimy o 10. Dobranoc, dziękuję, do zobaczenia. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Jak pobrać certyfikat bez drukowania? E, już Ci mówię, jak pobrać. Jak pobrać certyfikat? Już Ci pokazuję. Bez drukowania. Tutaj masz urządzenia docelowe i tu masz zapisz jako PDF. Zapisz jako PDF. I zapisujesz sobie. Dziękujemy, Dobranoc. Jak to robisz? Ludzie Musisz sobie po prostu, jak już napiszesz ten tekst, to sobie go po prostu poprawić. Nawet czasami przeczytać na głos to jest bardzo dobra technika. Wyraza... Dziękuję, Łukaszu, za miłe słowa. Dobranoc. Dobra robota, panie Mirosławie. Dziękuję, Dominiku. Ja mam takie pytanie. Temat stolarka do okna. Dobra. Dziękujemy, dobranoc. Jeszcze mamy sesję pytań i odpowiedzi. Możecie mi teraz zadawać pytania. Czyli sesja QA. Szukam sobie tej opcji QA. Tutaj jest tuba, jak zmieniasz te opisy gotowe? Marcin, już ci pokazuję. Czwartek 20 będzie o yy, tworzeniu opisów takich bardziej pod SEO, czyli Copywriting SEO. Copywriting SEO. Dobra, tu mamy pierwsze pytanie. Mam takie pytanie, temat stolarka do okna. Jak masz na przykład w tych programach, co pokazujesz, taką jest podpowiedź. Dlaczego ludzie oszaleli na punkcie stolarki do okna? Zawsze coś dodajesz, ja mam problem z tym dodawaniem, jak to robisz. Dlaczego ludzie, ale tam nie wiem, czy tam było. No to weźmiemy sobie stolarkę do okien. Tylko że do stolarki do okien to mamy inne programy. Weźmiemy sobie page Selling Machine. On jest bardziej do tego typu produktów, aplikacje. A osoby, które chcą opisywać usługi, to mamy jeszcze takie narzędzie, które się nazywa generator ofert. Ale to za chwilę, jak ktoś chce, to wyślę link. Dobra, weźmiemy sobie fanpage Cynik Machine. O, tutaj. Problem rozwiązania. Czyli tak, nazwa produktu lub usługi, powiedzmy, stolarka okienna. Okienna. Jest problem, który rozwiązuje dane produkty usługa, e, powiedzmy mała ilość dobrych pewnianych okien na rynku. Nazwij swoją grupę docelową, właściciele domów, przeważnie to są. Pisz główną korzyść, którą osiągnie klient, który zainwestuje w Twoją stolarkę okienną. To będą trwałe, trwałe, zdrowe, ekologiczne okna. Tam stolarka okienna. Po jakim czasie? Więc ile będzie trwało wyprodukowanie? 14 dni. Nie śmiej się ze mnie, bo, bo nie wiem, ile robisz te, 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 tą stolarkę. No i dobra, i po kolei sobie lecimy. Jeden z częstszych problemów, który zgłaszają się do nas właściciele domów jest mała ilość na rynku drobny, dobrych drewnianych okien na rynku. To już bym sobie po prostu przeformatował, zamieniłbym sobie kolejność. Czyli czytam sobie na głos, żeby wiedzieć czy to dobrze brzmi. No i tutaj jest ok, idziemy sobie dalej. Z czego wynika problem? Bo może zastanawiasz się skąd bierze się ten problem. Oto kilka powodów. Zalew rynku. Rynku plastikowymi oknami. No i tam sobie dopisujesz, nie? jakie są powody. Co tracisz, jeżeli pomyśl, co tracisz, weź pod uwagę, co tracisz, jeżeli lekceważysz ten problem. No i co teraz, co się stanie, jeżeli nie kupisz tego okna? Przez całe życie. Całe życie. Będziesz patrzył na plastikowe. Tam plastikowe, nie wiem jak to się nazywa. Będziesz patrzył. O, dalej. Prezentacja rozwiązania. Tym co chcę Ci zaproponować to sto, stolarka okienna. Nawet nie zauważysz jak porównujesz się problemu z brakiem drewnianych okien na rynku. Jeżeli nie wiesz co tracisz, czas na rozwiązanie. To co chcę ci osobiście polecić, jest to wykonanie przez naszą firmę stolarki okiennej. Poradzisz sobie wtedy z problemem braku pomysłu braku na rynku tych dobrych okien drewnianych. Co zyskujesz? Tutaj masz korzyści i teraz jak możesz zamówić? Kliknij w link i zamów. Umów się na prezentację. Jeżeli masz pytania, zapytaj o, sto, o te jej elementy okien drewnianych. Zamów dzisiaj. Jutro może możemy, nie wiem, tam wyczerpać magazyny. Podejmij decyzję dzisiaj. Nie wiem, jak długo będziemy mieli wolne terminy na wykonanie zlecenia. I masz ofertę. Więc no tutaj jakby no wszystko poszło. Więc no to też jest kreatywność. Trzeba to czytać na głos. Dobranoc. Czy w opisach jak najbardziej wstawiać zdjęcia, w przypadku zegarków musi być dużo zdjęć, muszą być zdjęcia też takie makro, żeby te zegarki kinestetycznie się sprzedawały, czyli na zasadzie wow, ale ten zegarek wygląda na potężny. Czy emotki powinny być? Mogą być, ale stonowane i wszystko zależy od tego, czy sprzedajesz zegarki tanie, czy zegarki drogie, czy średnia półka i jaką masz grupę docelową. Jeżeli sobie po to macie Google Analytics, ja już mam generator ofert i polecam, super. Jeżeli na przykład sobie wejdziesz w Google Analytics i zobaczysz, że tam wchodzą mężczyźni 40-50 lat, no to dla nich emotki, takie wiesz, ha, ha, ha młodzieżowe, będą ich odstraszały jako niepoważny sklep. Z drugiej strony, jeżeli to będą te takie no, bardziej dostojne emotki, które tylko na przykład pomagają jakby wyróżnić się temu tekstowi, to może zastosować. Jeżeli wszystko zależy od grupy docelowej, nie. Marcinie, nie, tego nie ma w akademii. W akademii masz 13 aplikacji, a Fanpage Selling Machine to jest dodatkowa aplikacja. Ale to przyjdź jutro, no będziemy na webinarze na Mastermindzie i, i coś ci pomogę. Dobra, czyli tu pomogłem Ci, Kuba, tak z zegarkami. Ok, dziękuję. Nie ma Mikułaju w wersji testowej, jeżeli chodzi o ikom e Generator. To się świetnie sprzedaje. Dużo już tego dzisiaj sprzedaliśmy, więc no, jest element, jak chcesz, to zwrócimy ci. Nie, nie może być te, czegoś takiego, kuba, jak tańsze i droższe. Więc jeżeli masz u siebie zegarki tańsze i droższe, to masz zegarki tańsze, albo w średniej droższy zegarek to jest 200 tysięcy. Więc pewnie masz zegarki na poziomie 1500 i to nie jest drogi zegarek. Więc wszystko zależy od grupy. nie? Czy nie wiem, jak masz za 20 tysięcy i zegarek za 5, to ja bym pomyślał o tym, żeby właśnie no, pójść w którymś kierunku albo stworzyć dwa oddzielne, dwie oddzielne marki. Dobry certyfikat? Dziękuję. Dzięki Marcinie. No właśnie, to mówiłem, więc no cena, czy coś jest drogie, czy tanie, to jest kwestia kontrastu, tak? dla kogo co jest drogie, dla kogo co jest tanie. Więc pewnie przyciągasz osoby, które zaakceptują emotki, tylko no, są emotki i emotki. Też o tym pamiętam, więc takie emotki, które na te zielone czeki, yy, które wyróżniają jakieś elementy, czyli coś listing masz, nie? czyli punktujesz, no to to nie będzie z tym problemu i to sobie stosuj, ale jakieś tam co pięć, yy, co dwa wyrazy, jakaś hi-hi-hi, serduszka, to nie ma sensu. A grupa to głównie panie. No to już jeszcze się wyjaśniło. To tutaj oczywiście jest najbardziej, najlepiej przetestować, zrobić sobie jedną wersję na przykład na Facebooku z emotkami i drugą bez i puścić ruch i zobaczyć, co będzie lepiej klikane. Dobra, słuchajcie, jutro się widzimy, będziemy się uczyli reklamy w Google, na Facebooku i będziemy głównie mówili o tych reklamach produktowych, czyli co zrobić, żeby produkty podążały za klientem. Więc dziękuję Wam bardzo. A, no to spoko Jakubie, to jak najbardziej bym pozostawił. Dzięki przede wszystkim za przekazaną wiedzę. Ona jest zawsze bezcenna. Dziękuję, Dominiku. O której jutro? Jutro o 10, więc coś jeszcze byśmy pospali. Ok, czyli tak, wyliczam wszystkich, którzy zostali. 81 osób. Adam, Adam 3, Adam 1, Adam 3, Adrian, Agata, Agnieszka, Ola 1, Andrzej 3, Aneta 1, Anna 2, Anna 6. To będzie nudne, ale przynajmniej wyczytam Twoje imię. Tak ci podziękuję. Antoni, Antoni 1, Artur, Artur J, chyba wiem, który to Artur, Beata 1, Dominik, Dominika, Edi, Edwin, Edyta, Edyta Elizabeth Kręcisz, Emilia, Ewa, Grzegorz, Hanna, Izabela, Jacek, Jacek 1, Jacek 3, Jakub, Jakub 1, Jakub 3, Jarek, Joanna, Jarek i Anna, gdzieś tu się zgubiłem. Janna 2, Joanna 1, Joli 1, Jurek, Justyna 3, Kasia 2, Kasia 3, Łukasz, Łukasz 1, Magda, Magda 3, Magdalena, Magdalena 4, Małgorzata 2, Małgorzata 4, Marcin 1, Marcin 4. Dlatego tu jest 4-3, bo tutaj było dzisiaj chyba w najlepszym momencie prawie 400 osób. Marcin 7, Marek 1, Marek 6, Marianna, Mariusz Michał, Mariusz 1, Michał 1, Michał 3, Michał 5, Mikołaj, Mikołaj, jest dwóch Mikołajów, Monika 2, Monika 3, Monika 6, Patrycja, Paulina, Paweł, Paweł 1, Piotr 1, Piotr Rafał 2, Rafał 4, Sara, Sylwia, Tadeusz, Tomasz 2, Tom, Tomek M, Ula, Wioletta, Wioletta, 2. Jej już wszystkich wyczytałem. Dziękuję bardzo za uwagę i jutro się widzimy. Do jutra, do zobaczenia. Dobrej nocy. Trzy godziny, gadania. Lubię, jak wymiatasz w Facebooku. Dobre szkolenia. Pozdrawiam. Dziękuję Marcinie. Też Cię pozdrawiam, Marcin 1. Dzięki, Artur. Wow. Dzięki, dobranoc. Dzięki, Marek, za Twoje wow. Cześć, Piotrze. Dobrej nocy. Super. Trzymajcie się. Dobranoc. Cześć. Beata, 1 też dzie, dobranoc. Czesiedyta, Pa Poli. Lioli, yy, 1 Pa Justyna, 3, dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Ale będę miał dobrą noc, bo tyle osób mi powiedziało, że dobranoc. Spokojnej nocy. Dziękuję Ci Marcinie. 4, Dobranoc. Dlatego wskakujcie do mnie na Instagram, bo tam będę was lepiej poznawał. Yy, też osoby z TikToka. Stuknijcie dwa ze serduszkiem, czy w ogóle jeszcze istniejecie, czy to jakieś boty. Super. Dziękuję Wam bardzo. Szacunek Marianno tobie również. Agnieszka 2. Pozdrawiam. Bo tu jeszcze leci transmisja na TikToku. Transmisja na TikToku. Ok, Wielki dzięki za super szkolenie. Dziękuję również Justyno. No i oczywiście zapraszam jeszcze do ikom generator. Fajne szkolenie dzięki. Ewa, takich będzie więcej. Dobranoc, dziękuję Małgorzato. Mirek dobry. O, Marcin również dobry. Dzięki Marcinie. Super, miło mi, że spędziliśmy 3 godziny. Super, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.